Jezus dał ludziom nadzieję, spracowanym serca, bo my je tak nie zbadamy. My musimy wnikać w własne serca i my musimy ugruntowywać nasze serca w tym kierunku, aby pierwszy szedł w tym według sznuru wiary i naszego powołania. Myśmy tu się zgromadzili, abyśmy się budowali, a nie abyśmy zaglądali, gdzie jest serca, bo od tego jest Bóg. I dlatego chcielibyśmy powiedzieć sobie, abyśmy się trzymali rozważania, które wspólnie żeśmy sobie przeczytali, aby to słowo było rozważane. Apostoł Paweł powiedział, bądźcie naśladowcami moimi. On nie wskazał nikogo. Ale on za to wziął odpowiedzialność. I dobrze by było, żebyśmy w tym kierunku rozważali to słowo, aby siebie mógł wystawić jako tego naśladowcę. Bo to jest nam bardzo, bracia i siostry, mocno potrzebne. Abyśmy mogli się cementować, budować jako żywe kamienie, jak mówi list Koryntów. To jedno. Tą jedność, o której Pan Jezus tak mocno prosił w 17 rozdziale Ewangelii Jana w swojej kapłańskiej modlitwie. Chcę, tak wołał do Ojca, on pragnie, aby ta jedność była w nich, abym ja był w nich, a oni we mnie, aby wszyscy tworzyli tą całość i tą jedność. I w tym kierunku musimy według Słowa Bożego się ugruntowywać. My mamy ostateczne dni, słyszeliśmy to już. Czasy mamy trudne. My musimy się cementować przy Najświętszej Wierze. Bo jesteśmy tym żywym Kościołem, którego bramy piekielne nie przemogą. A głową tego Kościoła jest Chrystus. Czytamy w objawieniu Jana, że Pan się przechadza między tymi świecznikami. I Pan nam tam daje wskazówki. I Pan będzie regulował te sprawy, które by mogły czasem przekroczyć granice Słowa Bożego. I Pan nas wciąż napomina swoim potwornym słowem. A jeśli nie chce, przyjdę rychło przeciwko Tobie. I poruszę świecznik twój. To są pańskie sprawy. Bo nas tak mocno umiłować. Bo nie ma większej miłości, powiedział Pan Jezus. Jedno, jeżeli ktoś życie daje za drugi. A nasz Pan dał życie za nas wszystkich. Ponieważ ja żyję, Ewangelia Jana mówi, i wy żyć będziecie. I to są 14 rozdział, że się nie mylę. To są te kosztowne obietnice i chcemy ten krótki czas, który jeszcze mamy przed nami, w tym kierunku
prowadzi nasze rozważania, abyśmy się pocieszali, abyśmy zbudowani i znów w pełni radości. I znów więcej umieli patrzeć na Pana, jak mówi nam 12 rozdział Hebrajczyków, patrząc na Jezusa, Boga Założyciela i Dokończyciela wiary. Wiara, my wiemy, że jest osobistą sprawą każdego człowieka. I myśmy to raz wspominali, między sobą, człowiekiem, a Bogiem. To już właśnie, abyśmy mogli to dobrze wyrozumieć. Miał opowiadać nic innego jak Jezusa Chrystusa. To jest wolą Boga, abyśmy my wypełniali tą wolę, którą Pan Jezus nam pokazuje. On mieszka w naszych sercach i przez to my możemy trwać w tej myśli, którą Bóg nam objawił, aby dążyć do tej doskonałości. Ale to musimy w tym trwać i chcieć to czynić. Nie brać tych rzeczy, które są złe. Wiemy, że różne religie różne rzeczy czynią. Mamy też i takich, których byśmy mogli nazwać bracia i siostry, bo oni głoszą Słowo Boże i oni mówią o nowozrodzeniu, ale widzimy, jakie rzeczy czynią. Wieloma rzeczami się pogrudzili i my mamy brać to, co jest najlepsze ze Słowa Bożego i to, co jest właśnie tym pokarmem dla nas, tym czystym, tym mlekiem, jak to brat mówił. Bo wiele jest takich ludzi, którzy czerpią od tego świata, w którym w tym świecie Bóg uczynił wiele różnych religii. A żadna religia do Boga nie prowadzi. Jest jedna droga do Boga Ojca, Jezus Chrystus. I my mamy trwać w tym, który jest ten doskonały. I dążyć do tej doskonałości. A te religie różne rzeczy poczyniły, różne rzeczy z tego brały. I to Pan nam w sercu naszym pokazuje. Jeśli rozmawiamy z nimi, to oni się czują wśród nas źle, a my wśród nich. Nie umiemy znaleźć wspólnego zdania i nie umiemy z nimi rozmawiać, bo nie chcą rzeczy tych przyjąć, które Pan nam już objawił. Nie chcą dążyć do tej czystości. Wiele rzeczami się pobrudzili, ale Pan nam pokazuje, żebyśmy się nie brudzili tymi rzeczami. I dlatego werset następny mówi: bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. A jaki to jest wzór? List do Efezjan, otwórzmy drugi rozdział. Dziewiętnasty werset, 20 i 21 i 22. Tak więc już nie jesteście obcymi przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie przybytek święty w Panu, na którym wy się wespół budujcie na mieszkanie Boże w duchu. My mamy patrzeć na tych właśnie dokończycieli wiary naszej. My mamy patrzeć na Pana Jezusa. On jest szczególnie tym naszym dokończycielem wiary naszej i On nas w tej wierze chce przyprowadzić właśnie do tego pełni wymiaru obrazu swego. Ale widzimy tych, o którym tu jednym mówimy, o apostole Pawle, który właśnie chciał odzwierciedlać naszego Pana. I on dlatego pokazuje na sobie ten przykład. On pokazuje na tym, jaki był kiedyś bardzo zły, ale teraz i pokazuje, jaki on jest bardzo gorliwy w tej pracy dla Pana i stara się naprawdę w tej służbie nie lekceważyć nikogo i nie być takim, który by pokarzał kimkolwiek. Ale my też nie możemy zajmować tego stanowiska, że mamy uniżać się tam gdzieś do niskości, ale Słowo Boże pokazuje nam, my mamy się karmić tym mlekiem, tym dobrym pokarmem, abyśmy ten twardy też i pokarm później, który jest tym twardym pokarmem, mogli przyswoić sobie, abyśmy nie chodzili w błędzie, lecz naprawdę chodzili w tym, co już żeśmy się nauczyli i trwali w tym, aby Słowo Boże uszczerbku aby Słowo Boże żadnego uszczerbku nie doznawało, aby Pan Jezus nie był odzierany z chwały. I dlatego mamy trwać w tym, co już osiągnęliśmy, aby ci, którzy będą patrzeć na nas, mogli widzieć w nas Jezusa Chrystusa. Zgodnie
17. On, obydwa te wiersze wprowadzają nas w zrozumienie postanowienia zarządzenia Bożego. Sznur, ten jeden sznur, to jest to, co jest ze strony Bożej, a to jedno zrozumienie, to jest to, byśmy my w tej jedności trwali. I ci, o których Paweł wspomina i mówi, a wręcz zachęca, by byli naśladowcami moimi, to apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryn, 11 rozdziale, pierwszym wierszu mówi: bądźcie naśladowcami moimi, jako ja jest Chrystusowy. Bracia, nie upatrujcie tych, którzy tak chodzą. Tam żeśmy na początku rozważania mieli myśli pokazane i postawione nam było wyraźnie, żebyśmy upatrywali tych, którzy czynią złe rzeczy, robotnicy źli, złe psy, i patrzeć na powody, które mogą być przyczyną tego, by były jakieś rozerwania. Ale teraz, skoro już przybliżamy się do tego i szczególnego miejsca tej jedynej osoby, na którą to mamy mieć zwrócony wzrok, i nasze staranie, te duchowe duszy jest to, by przebywać w nim, mieć społeczność w cierpieniu, przekształtowany będąc, i to wszystko, co apostoł Paweł te 8 rzeczy później wymienia, i on to wystawia jako cel, do którego się mają zbliżać ci wierzący, oni również mają w tej gromadzie, których to Bóg w jedno złączył, i oni to stanowią ten jeden żywy Kościół Boży, oni mają rozglądać się wokół siebie i naśladować tych, którzy tak chodzą. Jak chodzą? To żeśmy mieli w poprzednich wierszach wyraźnie powiedziane, i tam jest dużo takich warunków, życzeń, a wręcz to, co by sobie Bóg życzył, by w nas się wykonywało. Tak chodzić. I wtedy tak, jeśli byśmy potrafili, to człowiek wierzący już ma tą zdolność oceniania, zauważania pewnych rzeczy w zgodności ze Słowem Bożym w tych, którzy tak chodzą. I to jest wystawione i tutaj podkreślone mocno przez apostoła Pawła, żeby właśnie takich naśladować. W liście Piotra, 2 rozdział, 21 wiersz, czytamy: albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście naśladowali stóp Jego. Mamy przykład Chrystusa, mamy przykład tego, który był z nieba, wstąpił tu na ziemię i doskonale to wypełnił. Ale Bóg chce pokazać, że to, co się Synu stało, człowiek by mógł sobie osądzać: tak, ale on z nieba stąpił, to my nie jesteśmy zdolni tak chodzić. Więc Bóg w tym wybranym sobie apostole, w tym miłym sobie mężu Bożym, pokazuje, że jeśli serce jest doskonałe, jeśli ta miłość żyje w nim, jeśli to serce całe jest wypełnione Chrystusem, to ten, którego Bóg powoła, a apostoł został powołany, on potrafi w tej zgodności myśli Bożej chodzić, w tym zrozumieniu życzenia Bożego chodzić, i on może być również tym, który jest wystawiony przez Boga, przez Ducha Bożego, jako ten, którego my mamy również naśladować. Czyli rozumiemy przez to, że Bóg daje każdemu do serca, wkłada i otwiera tą potężną taki magazyn, gdzie to należy wszystko magazynować po to, byśmy również mogli takimi być. To jest życzenie Boże. A każdy, kto miłuje Pana Jezusa, zawsze pamiętając o tym, że On nas pierwszy ubiorze smakowe, czy na przykład ubiorze, czy przemyśl, czyli te poznanie tych dwóch blisko sobie żyjących ludzi w jedności, one mają zrozumienie tych potrzeb zewnętrznych. Dlatego to życzenie również Ducha Bożego jest, byśmy my zasmakowali tym potrzebom Bożym i w tym życzeniu doskonałym wzajemnie je odczuwali, wiedzieli, poznali i tak żyli, tak chodzili. List do Efezjan, rozdział 4, 1-4, pokazuje nam wyraźnie stronę Bożą, jak to jest. Proszę ja was,
wtedy więzień Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którym jesteśmy powołani. Początek naszego życia to jest nowozrodzenie i powołanie, czyli wyrwamy z tego ziemskiego marszu tych dusz, którzy idą na zatracenie, powołani do całkiem innego celu, całkiem inny kierunek, do rzeczy świętych, wręcz kiedyś nie do pomyślenia, żeby człowiek mógł z nich korzystać. Z wszelką pokorą i cichością i z niestrafliwością, znosząc jedni drugich miłości, to wszystko się mieści w tym mężu doskonałym, żebyśmy taki upatrywali. Proszę sobie wyobrazić, ile tu jest życzeń i tam apostoł Paweł mówi, tak, Rzymian 16, bo tutaj to tak było niewyraźnie powiedziane, ale to trzeba sobie zawsze o tym pamiętać. Rzymian 12, 16, bądźcie między sobą jednostajni, wysoko osobie nierozumiejący, ale się do niskich nakłaniając. I to jest doskonałość, do niskich się nakłaniając. Ile tu jest życzeń? Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju, nie żebyśmy coś budowali, jakąś jedność, nic my już nie mamy budować, bo wszystko Bóg zbudował w tym, jak tu było powiedziane, że ten kościół czy nie będzie zbudowany. On tam wszystko ma i on ma tą jedność ducha, nic nie trzeba robić. Tylko dokładać starania, by tą jedność zachowywać. My mamy zachowywać, bo budowniczym jest ten, który jest w niebie. Jedno jest ciało, jeden duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Strona Boża. A nasza strona jest w tym życzeniu Bożym, żeby te wszystkie doskonałe cele Boże, jedność, powołanie, pokora, cichość, ta miłość, która się musi rozpływać sercem naszym, żebyśmy to wszystko zachowywali i pamiętali o tym, że jedno jest ciało, wszelka niedoskonałość będzie przyczyną tego, że to jedno, co jest jednym, zostanie się dzielić. A my nie jesteśmy tym, żebyśmy to ciało Chrystusowe dzielili. My jesteśmy tym, żeby w związce pokoju właśnie jako przepływający tym duch jedności po tych sercach łączył te wszystkie członki, które są połączone czymś miłością, opaską Bożą, połączone, jak to jest napisane w Rzymian. To jest list do Koryntian, ostatni rozdział, 13 rozdział, 11 wiersz. Na ostatek, bracia, miejcie się dobrze, doskonałymi bądźcie, cieszcie się, jednomyślnymi bądźcie, w pokoju żyjcie, a Bóg miłości, pokoju będzie z wami, czyli On będzie w pośrodku was. Pozdrówcie jedni drugich tym świętym pozdrowieniem. 13, 11. I oni tak chodzą. Oni tak chodzą, są tutaj na ziemi, ci, są tacy, którzy chodzą tak, jak sobie życzy Bóg. Apostoł Jan, gdy pisze te dwa ostatnie listy, ten drugi list i trzeci list, to one są nasycone tym, że ci, którzy przyjęli Pana Jezusa, ci, którzy w tej miłości braterskiej żyją, gdzie ta miłość przynosi ten szczególny owoc, on patrząc na nich raduje się serdecznie, że oni chodzą w prawdzie. Ja się bardzo cieszę. On już mówi w przyszłości, że niektóre z twoich dzieci chodzą w prawdzie. Że niektóre, ale on ma na myśli, że jeszcze będą inne dzieci, tej rodziny właśnie, które chodzą w prawdzie. To jest te życzenie, ale w prawdzie chodzić, czyli prawo, które stanowi jakieś zakazy, nakazy, życzenia, te prawo doskonale się we mnie wypełnia. Chcąc firmować jakimś prawem, czy komuś coś zarzucać, to ja muszę doskonale podstawy tego prawa znać. Czyli ja, chcąc być doskonałym, chcąc chodzić tak, jak Bóg sobie życzy, ja muszę te myśli Boże mieć w sercu zapisane, nie jako te, które się będę przypominał w czasie złym, tylko te, które są wyprzedzające mnie, zabezpieczające przed złym. Kierowca, który jedzie i widzi jakiś znak, to on w tym momencie nie będzie myślał, co to jest za znak i nie będzie czytał, co to jest za znak, tylko on podświadomie jedzie dalej, on go sobie kojarzy i wie, że to może lub nie może uczynić. Takim zdolnym i doskonałym chce uczynić właśnie Bóg tych, którzy w tej prawdzie chodzą. Oni widząc, już muszą sobie reagować i czynić wewnętrzne zakazy lub nakazy, które mi mówią, tam nie chodź,
tego nie rób, bo to nie przystoi, bo moje powołanie jest takie. Jakże ja bym mógł na przykład być królem i wejść w takie miejsce, gdzie się burzy człowiek, gdzie nie ma poszanowania godności, gdzie w ogóle króla nie widzieli i go zabijają. Nie mogę tam iść, a tym bardziej moje dzieci nie mogą tam iść, bo to są dzieci królewskie. A czym my w końcu jesteśmy? My jesteśmy tą rodziną Bożą, dziećmi królewskimi do godności synów dziedzictwa Bożego powołani w niebiesie. My to już mamy. My nie to, że tam będziemy kiedyś sobie mieć. My mamy to dziedzictwo jako własność i tym o tym musimy sobie pamiętać, byśmy naszym chodzeniem nie zanieczyścili się sami, a tym samym nie byli przyczyną tego, że zanieczyszczymy tą gromadę chodzących w prawdzie, którzy tak chcą chodzić, a którzy by wzrok na nas mogli zwrócić i tym samym zły przykład by wybrali. My mamy upatrywać tych, którzy chodzą właśnie w tym życzeniu Bożym i na nich zwracać uwagę. A ponieważ mamy rozeznanie tych cnót, które Bóg sobie życzył, by były wypisane na tym właśnie wierzącym, tam nasz wrog jest. Bo po to są ci mężowie postawieni w każdym zgromadzeniu, aby ci oczy tego zgromadzenia patrzyły na nich. Ja myślę, że bardzo dobrze jest, to już tu było wspomniane, abyśmy umieli widzieć w tym słowie to, co ono nam ma do powiedzenia, co ono mnie ma do powiedzenia. Tak ja to chcę widzieć. To, co ma mnie do powiedzenia. Apostoł Paweł dużo mówił o sobie, ale on mówił, żeby brać wzór od niego. Widzimy, że jemu było bardzo wiele dane. On nie tylko mówi, bądźcie moimi naśladowcami, ale on też mówi o mojej Ewangelii. To też jest coś cudownego. On mówi, moja Ewangelia, tą, którą on głosił. On wiedział, że ona była tak czysta. Ona była taka, która mu była z góry objawiona. Wiemy, że jemu było objawione to, co kiedyś było przed wiekami zakryte. To jeszcze nie było objawione. A Bóg sobie jego obrał, aby jemu to było objawione. Dlatego on mógł powiedzieć, moja Ewangelia. To jest ta Ewangelia tego jedności dzieci Bożych. Całego Kościoła, tego ciała Chrystusowego. I on właśnie to wypowiedział, on to chciał i on teraz chciał też, żeby coś to nam, do nas mówiło. Myśmy już wiele słyszeli o tej doskonałości. A po prostu mówi, ja mnie jeszcze uchwycił. On o sobie nie rozumie, że wszystko uchwycił. Chociaż nieraz my o sobie bardzo dużo myślimy, żeśmy już wszystko uchwycili. Że my już wszystko wiemy. A ile nieraz komuś się mówi, słuchaj, to może jest niedobrze, może by było lepiej tak postępować. A nieraz taka odpowiedź jest, a co ty mi będziesz gadał, ja wszystko wiem. Apostoł Paweł, taki apostoł, on jeszcze wszystko nie uchwycił. A my o sobie nieraz myślimy, że już wszystko znamy, wszystko wiecie. O ile wtedy tym 15 wiesz, o ile wtedy nas doskonałych jest. A dalej mówię, jeśli coś inaczej rozumiemy, to wam Bóg objawi. My może mamy, idziemy tym jednym sznurem wiary, my idziemy do jednego celu. Ale ile jest rzeczy, które my może, w stosunku do których my mamy różne zdania. One nie są złe. To nie jest nic złego. Ale mamy różne zdania i z powodu takich drobnych rzeczy nieraz może przyjść tarcie i może właściwie przyjść niezgoda między dwiema osobami. Ja sobie przypominam, kiedyś taki zaczął się, a dobrze, że właściwie jest napisane, o ile coś inaczej rozumiecie, to wam Bóg objawi. Wiele jest rzeczy, które może ja inaczej rozumiem, drugi inaczej rozumie, ale jak to nie jest, powiedzmy, coś fałszywego, nie jest coś złego, nie jest jakaś błędna nauka, to czekajmy, aż nam to Bóg objawi.
Ja to chciałem wspomnieć o tym sporze jednym, że kiedyś było właśnie między sobą taka była różnica zdań, że podczas posiłku ten, co dziękował za ten posiłek, stał i chciał, żeby wszyscy stali, żeby dziękowali. No inni byli przyzwyczajeni, że dziękowali przy tym posiłku siedząc. I taka drobna rzecz mogła doprowadzić właściwie do różnicy. A tu nam mówi, jeśli coś inaczej rozumiecie, to Bóg wam objawi, zostawcie to, nie sprzeczajcie się wokół tego. To są rzeczy takie, powiedzmy, drobne. Czy ja mam wstać? Ja mnie to właściwie w niczym, w żadnej ujmy nie zrobi. Czy ja, czy ten, który właśnie stanie, czy wszyscy staną, czy wszyscy siedzą. Dla mnie to nie ma właściwie żadnej wartości. Ale dla niektórych może taka błaha rzecz być taką wielką wartość, że ją stawia ponad wszystko i nawet może przyjść do różnych starci do niezgody. I dlatego jak dobrze jest właściwie o ile wtedy, ile nas wtedy jest doskonały, to rozumiejmy, ale czego nie, to czekajmy nam to Bóg objawi. Ale Bóg może nam właściwie wiele objawić, o ile my to słowo studiujemy i zawsze będziemy myśleć o tym, że ono mówi do mnie. My często właśnie uważamy, jak to słowo jest rozważane, to często jest tak, o jak dobrze, to teraz do tego przemówił, ale nie nic. Czy ono do mnie ma nie przemawiać? To już jestem właśnie na bardzo, bardzo niedobrej pozycji, jak ja uważam, to do tego, czy do tego było dobrze. O, ta mowa była do tego. Do mnie ona jest. Do mnie ta mowa, ja muszę właśnie wiedzieć, że to jest do mnie. I wtedy, kiedy ja wszystko będę przyjmować, że jest do mnie, będę umiał rozeznać to dobre od złego. I ten pokarm ja muszę przyjmować. Zobaczmy, co nam pisze list do Żydów, 5 rozdział. Ten ostatni wiersz. Ale doskonałym, tu właśnie jeszcze bym chciał parę słów powiedzieć o tej doskonałości, ale doskonałym należy twardy pokarm, to jest tym, którzy przez przyliczanie mają zmysły wyćwiczone ku rozumieniu dobrego i złego. Ja będę miał te myśli wyćwiczone wtedy, kiedy będę to słowo przyjmował zawsze, że ono do mnie przemawia. Ile razy, chcę sam powiedzieć teraz, chociaż to może nie jest na miejscu o sobie mówić, ale ile razy słysząc słowo, muszę się stuknąć, no w tym miejscu jeszcze muszę się poprawić. Albo tu właśnie jeszcze coś ze mną jest nie w porządku. I to właśnie do tego Duch dąży, żeby do każdego to słowo przemawiało. A przede wszystkim właściwie i do mnie. Apostoł Paweł, kiedy pisze w liście do Efezów o tym doskonałym mężu Bożym, on tam ma te myśli o tej doskonałości Chrystusowej. Ta całość, Chrystus jako głowa, a my jako ciało. Ale my jesteśmy cząstkami tego całego ciała. I my właściwie też należymy do tego doskonałego męża Bożego Chrystusa. I dlatego nam apostoł tu mówi w tym liście do Efezów, ten 4 rozdział, i żebyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary, znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego, w męża doskonałego. Nam RWFR napisze nie męża doskonałego, tylko tam nam pisze męża dorosłego. Dorosłego męża. Tam nie ma nic do czyli dorosłego. Żeby dorość do tego, bo my wiemy, że my będąc tu na tej ziemi doskonali, nie będziemy. Te nowe tłumaczenie ma do męskiej dorosłości, czy jakoś tam mówić. Czyli tu są te różne różnice, ale my musimy jednak właśnie myśleć o tym, co bardziej taki dokładniejszy, na dokładniejsze myśli chodzi.
No jak tam sprawdziliście tam, tam jest? Do pewnego wzrostu doskonałości. Ale do dorosłego wieku. Tak? A jeszcze poprzednio, poprzednie też. Jak to jest poprzedni, te zdanie? Jeszcze to poprzedni. Nie, ten ci nasz. Gerwachce my mamy. O, gerwachce my mamy. I ten do wzrostu męskiego, do tego męskiego, to nie jest doskonały, doskonały mąż, ale ten dorosły. Chodzi o tego dorosłego męża. I dlatego, kiedy my właśnie będziemy się tym pokarmem karmić, on będzie dla nas, to my właściwie będziemy wchodzić w tą dorosłość męża, który będzie umiał rozeznać to dobre od złego. I nad różnymi może drobnymi rzeczami my powinniśmy nie stawiać, powiedzmy, rzeczy na swoim miejscu, nie upierać się na swoim, dlatego że jednemu może Bóg objawił tak, drugiemu objawił tak, chociaż już jak wspomniałem, nie ma właściwie nic, żeby coś było w tym złego. Ale czekajmy zawsze na to, jak ktoś inaczej rozumie, Bóg nam to objawi w pewnym czasie, dlatego że Bóg jest, powiedzmy, taki, że On nie chce, aby były jakieś nieporozumienia. Bóg nam to objawi, ale musimy Jemu dać ten czas, właściwie, aby, żeby mógł nam to objawić. My sobie musimy to chcieć dać objawić. My musimy właściwie, tu już brat kiedyś wspomniał, my sobie to damy wtedy objawić, jak będziemy się umieli skłaniać do tych niskich. Kiedy do tych niskich będziemy umieli skłaniać, to wtedy właściwie Bóg nam będzie to umiał objawić. Ale jak my będziemy właściwie stali na swoim miejscu, będziemy patrzeli, moje zdanie mieć, żeby tu właśnie moje zdanie znaczyło, to wtedy my się staniemy takimi chwiejnymi. Chwiejnymi dlatego, że tym ciurze ciemności do tego właśnie będzie dużo byśmy chwiejnymi stali. I dlatego nam później apostoł Paweł jeszcze mówi w tym liście do Efezów, mówi ten 14 wiersz, 4 rozdział, abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się za każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podjęcia błędy. My musimy właśnie patrzeć to, co nam mówi Bóg w sobie swoim. Te różne myśli tego, czy tego, czy tego, te nauki, które właśnie ktoś chce sam swoje myśli przeprowadzać. To jest to tak do takiego fortelu, żeby nas w błąd wprowadzić, żebyśmy się karli w innym. Ale chcemy tylko i wyłącznie bazować na tym i patrzeć na to, co mnie to słowo ma do powiedzenia. Ale tu już czas chyba uciekał, a tutaj nie za dużo czasu. To tak silna dłoń. Yeah.
jeszcze na jedną rzecz w tym 15 wierszu i w tych następujących formie. Ilu nas wtedy jest doskonale, wszyscy tak myślimy. Tu musimy zauważyć, że jest tutaj myśl o jednomyślności wierzących, którzy w Duchu Chrystusowym powinny myśleć o tych rzeczach, które ich dotykają, w których im przychodzi znajdować się. My to możemy również oglądać w apostole Pawle, który pisze w jednym miejscu, który chciał sprawdzić, czy podaremnie nie biegł, poszedł do Jerozolimy, aby swoje myśli sprawdzić, skontrolować z tymi, którzy bezpośrednio z Panem Jezusem pielgrzymowali tutaj. I na znak tej jednomyślności Piotr podał mu swoją prawicę, tak jest napisane. Mógł rzeczywiście tego nie czynić, moglibyśmy powiedzieć. To jest, można powiedzieć, choroba dzisiejszego czasu. Że jak ja już jakieś myśli zostały mi objawione, to na pewno one pochodzą od Pana. Już zaraz się mówi, Pan mi to objawił, nie kontrolując ich z nauką braci, tylko od razu je po prostu przedstawiamy, niekiedy nawet i tu na tym miejscu, i zmuszamy pozostałych, żeby tak myśleli, jak i ja myślę. I niekiedy po latach, jeśli chodzimy z Panem, okazuje się, że to wcale Pan tak nie myślał, że to myśmy tylko tak myśleli. Dlatego potrzebna jest ta druga część tego wiersza. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i Wam Bóg to objawi. Żeby tak się stało, to jest potrzebna pewna pokora w naszym sercu, żebyśmy te myśli potrafili przez pewien czas nosić i kontrolować je, trawić, i wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście one są myślami pochodzącymi od Pana. Czy to są myśli Chrystusowe. Mamy takich dwóch mężów, u których Biblia pozytywnie wyraża się. O Abrahamie, o którym żeśmy tak dużo mówili, ale o Locie też pozytywnie Biblia się wyraża. Dlatego, że tam pisze o nim jako o sprawiedliwym. Ale jeśli sobie przypomnimy to, co się stało z nimi, kiedy oni razem opuścili swoje domy i pielgrzymowali i doszli do pewnego momentu, że ich słudzy zaczęli wieść spór między sobą. Abraham jako pierwszy powiedział, jeśli ty pójdziesz w prawo, musimy się rozłączyć. Jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. A jak ty pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo. Dał mu pierwsze prawo wyboru. I tutaj nie mamy żadnej wątpliwości, że Abraham kierował się myślami pochodzącymi od Boga. Natomiast Lot skierował swój wzrok na te rzeczy piękne z tego świata pochodzące. Na piękną ziemię nadjordańską i wybrał to. I tutaj zauważamy, że myśli Abrahama i myśli Lota nie były jednomyślne w tej rzeczy. I w wielu rzeczach może się nam tak samo zdawać, że my mamy rację, ale niestety po jakimś czasie zauważamy, że to nie było tak. Abraham w spokoju oczekiwał na rozkazy pańskie i otrzymał je. I otrzymał obietnice, które tam możemy w pierwszej księdze Mojżeszowej wyczytać. Także to są te myśli tutaj wskazują na jednomyślność. I to jest nasza siła, możemy powiedzieć, jeśli my jesteśmy w stanie w jednomyślności tutaj pielgrzymować.
skoro mówimy o tych rzeczach i już dużo było wspomniane o różnych sprawach, które mogą być w różny sposób interpretowane, w różny sposób różni bracia mogą do nich podchodzić, to powinniśmy może jeszcze więcej powiedzieć, żebyśmy mogli się czegoś też i nauczyć przy tej okazji, bo to jest czas właśnie na to, abyśmy się uczyli. I przede wszystkim Abraham powiedział do Lota, jesteśmy braćmi i niech nie będzie sporu między nami. To jest bardzo ważna rzecz. Jesteśmy braćmi i niech nie będzie sporu między nami. I Słowo Boże wyraźnie pokazuje, że spór to jest rzecz, którą wróg Boży pomiędzy wierzących wkłada. Że spór, kiedy powstaje, to jest w sercu coś już zasiane przez złego. I spór może się rozwijać wtedy, kiedy jest dwie strony do sporu. Bo jeśli jest tylko w jednym sercu sporna sprawa jakaś, to ona nie może się rozwinąć, jak nie znajdzie podatnego gruntu po drugiej stronie. Musi być dwie strony do sporu. I dlatego Słowo Boże wyraźnie mówi, żeby kiedy by miał spór powstawać, to żebyśmy od tego uciekali. Że sługa pański powinien być z dala od wszelkiego sporu. I teraz byśmy chcieli może też coś powiedzieć na temat, co się zdarza właśnie, że różne są myśli. Chociażby brat tutaj wspomniał o modlitwie przy jedzeniu. Albo przy łamaniu chleba. Są takie kraje, gdzie wierzący wstają wszyscy, kiedy chleb jest łamany. I teraz by ktoś powiedział, no to jak w końcu? Czy przy tym jedzeniu to ma się siedzieć, albo ma się stać? Jak tą sprawę rozstrzygnąć? Słowo Boże nas poucza i w tej sprawie. Więc są rzeczy, które w Słowie Bożym są wyraźnie powiedziane. Jak się ma czynić? A są rzeczy, o których nie ma żadnej mowy. A są rzeczy, o których możemy się domyślać z pewnych okoliczności, które są nam pokazane. Są rzeczy, które są ogólnie przez ludzi przyjęte jako rzeczy dobre i powinno się je, jakby można powiedzieć, dalej tak wykonywać, żeby nie powstawało jakieś zgorszenie, jakiś rozdźwięk, jak to jest też napisane, nie dawajcie żadnego zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Czyli jakby można powiedzieć, my powinniśmy wiedzieć, jak się Żydzi zachowują, my powinniśmy wiedzieć, jak się Grecy zachowują i my powinniśmy wiedzieć, jak się zbór Boży zachowuje. I wtedy dopiero możemy rozstrzygnąć takie trudne sprawy, że apostoł Paweł wiedział te rzeczy, to wiemy stąd, że on mówi, dla Żyda stałem się jako Żyd. On z Żyda był z urodzenia, ale Greka też poznał. Poznał też i inne narody i on potrafił, mówi, dla wszystkich stałem się takim, żeby tak czy inaczej mogli oni być zbawieni. Czyli tu nie chodzi o to, że Paweł coś zrobił gorszącego, że zrobił coś takiego, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym, jest. Nic takiego nie zrobił, tylko w takich rzeczach mało ważnych, jakby można powiedzieć, on potrafił zawsze wybrać tą opcję najbardziej odpowiednią. Czyli potrafił się zachować tak, że to było ku zbudowaniu, ku, jakby można powiedzieć, zbawieniu tym ludziom, którzy słuchali albo widzieli jego zachowanie. I on umiał zawsze te sprawy rozstrzygnąć. I chociażby, jakbyśmy chcieli rozstrzygnąć tą modlitwę przy jedzeniu. Albo stać, albo siedzieć. Jak to powinno być uczynione? To nie jest wcale trudne. Bo my zawsze znajdujemy się w jakimś kraju. Znajdujemy się w jakimś obszarze. Więc jeśli bracia w Polsce, całe życie, większość braci siedzą przy jedzeniu i dziękują, to ja powinienem te sprawy przyjąć i zastanowić się, czy to jest dobrze, jeśli ja przy wszystkich stanę i będę ich zmuszał do tego niejako, żeby również oni powstali, skoro jest sprawiedliwsze, że to jest ważne, że to faktycznie tak musi być. To znaczy własna sprawiedliwość, że to, co było tutaj jest napisane, że Paweł od tego odstąpił, to ja będę przy tym stał.
Czyli już tu jakiś rozdźwięk będzie. Jeśli załóżmy, wiem, że na wschodzie, bo to ten obyczaj jest przeniesiony ze wschodu, załóżmy w byłych krajach Związku Radzieckiego, wierzący wstają zawsze do modlitwy, zawsze wstają. I nawet jak śpiewają pieśni, to też wstają. Jak oni by tutaj przyszli i popatrzyli, że my śpiewamy siedząc, to nie jeden by powiedział, absolutnie tak nie może być. Wy siedzicie, wy znieważacie Boga z tego powodu. Jeśli by się opierał na własnej sprawiedliwości, ale jeśli by miał usposobienie Chrystusowe, apostoła Pawła, to by usiadł razem z nami i niczego złego by nie myślał, ale by pojechał do własnego kraju i by wstał. Tak samo i my, jeśli jedziemy do tamtego kraju, to też razem z nimi wstajemy śpiewać pieśni. I po prostu to na tym sprawa polega, że ani nie jest źle, kiedy się siedzi przy modlitwie, przy jedzeniu, ani nie jest źle, kiedy się stoi. Tylko trzeba po prostu tę sprawę rozważyć. Czy w tej konkretnej sytuacji Panu się to podoba, albo ja, z własnym ja, chcę innym coś narzucić. I to jest właśnie w ten sposób myślenie o tych sprawach takich trudnych, bo niekiedy z tego powodu powstają rozerwania pomiędzy wierzącymi. Jeśli się spotka takich dwóch, co tą własną sprawiedliwość chcą dalej utrzymywać, własnym zakonem się posługiwać, a nie tym zakonem wolności, o którym mówiliśmy, to może dojść pomiędzy nimi do rozerwania, bo ciało nawzajem się nie toleruje. Bo w ciele to tak jest, że jeden musi być wyższy, a jak nie może być wyższy, to będzie wszystko robił, żeby go pokonać, tego, którego widzi jako przeciwnika. W taki czy w inny sposób. A jeśli w Duchu Chrystusowym ta rzecz jest, to Duch Chrystusowy ma w sobie to, że zawsze się uniża, że do każdej sprawy się dopasuje jako niższe. I wtedy nie ma żadnego rozdźwięku. Chce ktoś dziękować za jedzenie stojąc, niech sobie stoi i niech dziękuje, mnie to nie gorszy. Ale niech również go nie gorszy, że ja siedzę w tym momencie, bo ja jestem tak nauczony po prostu. Bo Słowo Boże tej sprawy nie reguluje w taki sposób, że wyraźnie, jednoznacznie mówię, musi się siedzieć albo musi się stać. Jeśli my będziemy właśnie w tym Duchu Chrystusowym pokory tę sprawę rozważać, to nam Bóg objawi zawsze, jak my mamy się zachować w danej sytuacji. Bo by było rzeczywiście trudne, jakbyśmy próbowali pojechać na wschód i narzucić tym braciom to, co u nas jest, albo na zachód, narzucić im, albo oni by do nas przyjechali i próbowali nam coś narzucić. Po prostu my musimy zawsze w tym zakonie wolności postępować i dopasowywać się zawsze do tego zakonu wolności w Duchu Chrystusowym. I tutaj właśnie o to chodzi, że to wam Bóg objawi, co jest ważne, co jest, ma znaczenie. Bo jest wiele sporów takich, czy wierzący mają łamać chleb wieczorem, albo z rana, albo o jakiejś określonej porze, albo ten chleb musi być taki, albo inny. I to wszystko są te rzeczy, które człowiek własnym rozumem doszedł i zmieszał z zakonem, podpierając się z zakonem, bardzo często przyjmując coś z żydostwa, bo to jest szczególnie nieczyste, jeśli się to przeniesie w taki literalny sposób na grunt chrześcijaństwa, to bardzo zanieczyszcza właśnie ten zakon wolności. Dlatego, że po prostu wchodzi tutaj stary człowiek ze swoim ja i usiłuje narzucić coś, czego się nie wymaga, co nie jest potrzebne, co jest przeszkodą, co po prostu hamuje wzrost wierzących. I po prostu wpędza ich do jakichś rzeczy, które po prostu Pan nie nakazał. Tak jak to było w Antiochii, kiedy przyszedł apostoł Piotr, to żył po pogańsku razem z nimi, bo tam wyraźnie jest powiedziane, żyć po żydowsku i żyć po pogańsku. I te rzeczy nam właśnie tłumaczą, że w jednym kraju się żyje po polsku, w drugim kraju się po rosyjsku żyje, bo co Rosjanami. A w Antiochii byli pogani i żyli po pogańsku. A kiedy Piotr tam przyszedł, to powinien żyć po pogańsku akurat.
bo poganie w niczym nie naruszali Słowa Bożego, ci, którzy właśnie uwierzyli. Oni w łasce trwali i tam jak Barnaba przyszedł, to też zauważył, że faktycznie oni całym sercem trwali przy Panu. I tą sprawę właśnie jeszcze tam rozwijał i nakazywał i prosił i zachęcał, żeby tym całym sercem trwali przy Panu. I właśnie to, że oni w taki sposób czy inny się zachowywali, czy spożywali pokarmy, to wcale nie miało żadnego znaczenia dla ich zbawienia. Ale wiemy o tym, że kiedy przyszli pewnie ludzie od Jakuba, to zaraz się tam zrobiło zamieszanie, narzucili pewne rzeczy z własnej sprawiedliwości, bo im się wydawało, że to co w Jerozolimie, to co żydowskie, to jest lepsze. I po prostu nie jeden może z tych pogan nawet uwierzył w to i też zaczął się zachowywać w taki sposób. Bo i Piotr nawet tą obłudą został zwiedziony i odstąpił od spożywania pokarmów razem z poganami. I Barnaba nawet został zwiedziony. I po prostu widzimy, że to jest wielkie niebezpieczeństwo. Czyli my musimy rozumieć, na czym ta sprawa polega i nie wnosić własnej sprawiedliwości. Że my mamy poznać, jak w danej sytuacji mamy się zachować. Czy tak jak wszyscy, albo być tym ekscentrykiem, tym dziwologiem, że ja jednak mam swoje i będę wam tutaj tą sprawę narzucał, bo mi się tak podoba, bo ja jestem, załóżmy, tak wychowany, bo miałem takiego nauczyciela, on mi to tak przekazał i to jest dobre, bo ja jestem Pawłowy, albo Apolosowy, albo jakiś inny. I to jest właśnie ta własna sprawiedliwość, to jest własne ja, to jest stary człowiek. A tutaj wyraźnie jest napisane, że ilu nas wtedy jest doskonałych, którzy wejrzeliśmy w ten doskonały zakon wolności, to powinniśmy przede wszystkim nie prowadzić do żadnego sporu. Żeśmy my powinni, jeśli inaczej ktoś myśli, to zaczekać na tą sprawę. Bóg tą sprawę objawi. My wiemy o tym, że był mąż Boży, któremu Bóg dał zrobić to przewodzenie w reformacji, Luter, to on mówił, jeśli nie rozumiesz Słowa Bożego, to zostaw go, niech ono tam stoi, bo ono jest dobrze napisane, tylko ty go nie rozumiesz i przyjdzie taki czas, że to Słowo do ciebie przemówi, Bóg cię objawi, co tam w tym Słowie jest napisane. Tak samo i my, jeśli które rzeczy niedokładnie rozumiemy, albo one są w jakiś sposób sprzeczne z tym, co inni czynią, więc powinniśmy to Panu przedkładać, aż nam to objawi. Ale ten 16 wiersz nam stawia warunek taki, że tylko trwajmy w tym, co już tu osiągnęliśmy. Ten stary przekład mówi, że postępujmy, idźmy po tym sznurze jednym, sznur wiary, a w innym tłumaczeniu jest napisane, wstępujmy w ścieżki, jakby można powiedzieć. Jakie ścieżki, jakie ślady, jaki sznur? No to wszystko jest od Boga, jedna rzecz. Jest napisane w Jeremiasza, szukajcie tych ścieżek starych, które to są ścieżki, które prowadzą do dobrego. Które prowadzą do dobrego. I to tak właśnie jest i dzisiaj aktualne. To, co czytamy w tym Jeremiasza, czy czytamy właśnie, to chyba jest 6 rozdział, jak się nie mylę. Szesnasty wiersz 6 rozdziału. Tak mówi Pan. Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. To, cośmy tutaj słyszeli, że rozważać trzeba, rozmyślać trzeba, że nie można. Myśl mi jakaś przyszła do serca i od razu gorąco już ją muszę wypowiedzieć, już ją muszę narzucić innym. Ja ją muszę długo rozmyślać, przepuścić przez wszystkie sita, przez sito prawdy, przez sito sprawiedliwości, przez sito dobrego obyczaju, łaski, innych rzeczy, przez sito, czy to wypada akurat powiedzieć temu słuchaczowi, który tutaj siedzi, bo to mu
może jest dziecko i ono tego pokarmu nie przyjmie, może to jest ktoś taki, kto po prostu pierwszy raz z tymi rzeczami się zetknął i ja muszę mu w szczególny sposób to podać, żeby on to zrozumiał. Ja to muszę wszystko widzieć. Dopiero wtedy mogę te myśli wypowiadać. Bo to, co jednemu pomoże, drugiemu może zaszkodzić. I dlatego to jest takie ważne, co tu jest napisane. Przystańcie na drogach, przystańcie, że trzeba zatrzymać się w tych sprawach, bo nawet jak widzimy proroka Samuela, który mówi do Saula, czyli Saul jest usposobieniem cielesnego człowieka, to Samuel mu wyraźnie mówi, zatrzymaj się, bo mam ci do powiedzenia Słowo Boże. Bo nie może ten Saul pędzić, bo to był człowiek wyrośnięty, faktycznie był objawem takiego zdrowia, a taki człowiek rwie do przodu ciągle i faktycznie można powiedzieć i wierzący, jeśli ma cielesne usposobienie, to on rwie jak rumak do przodu, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się zatrzymał na tych ścieżkach i tutaj jest przystanął, jakby można powiedzieć, i na tych drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki. Czyli nie tylko przystańcie, ale patrzcie i pytajcie się, która to jest droga do dobrego, która to jest droga, bo przez to jak my będziemy, przystaniemy, zatrzymamy się, przemyślimy, a później będziemy się rozglądać, później będziemy pytać jeszcze, co inni na to chcą powiedzieć, jakie ich jest zdanie, i okazać się może, że my mamy całkowicie zdanie i całkowicie rację, ale może się okazać też, że nie jest to czas, żebyśmy o tej swojej racji akurat teraz mówili. Że Pan musi też i przygotować nam czas odpowiedni, żeby to słowo trafiło na podatny grunt. Bo tak może właśnie być, że ktoś nam mówił jakieś dobre rzeczy, a myśmy się zbuntowali w tym momencie i odeszliśmy i zrobiliśmy wiele złego z tego powodu, chociaż on nam dobrze mówił. Dopiero po latach doszliśmy do tego, on dobrze mówił, a ja jednak byłem krnąbrny, bo tak się Słowo Boże tak mówi, krnąbrny. I właśnie narowisty jest człowiek, jego dusza, jeśli tu chodzi o cielesne usposobienie. Uporny. I tak jest to na wszystko przez słowo scharakteryzowane. I dlatego właśnie znając siebie, znając na starą naturę, jaka ona jest, powinniśmy się dać i kształtować przez Słowo Boże, żebyśmy rzeczywiście przystanęli, żebyśmy patrzyli, żebyśmy pytali, żebyśmy po prostu ten stosowny czas zawsze znaleźli, żebyśmy po prostu mogli zawsze ku dobremu, tak jak tutaj jest napisane, iść tą drogą, która prowadzi ku dobremu, bo Abraham to, że powiedział, jeśli ty pójdziesz w prawo, a ja pójdę w lewo, to on przede wszystkim ku dobremu chciał to uczynić, bo powiedział wyraźnie, nie może być sporu między nami, bo tutaj obcy ludzie mieszkają, tu są ludzie, którzy po prostu Boga nie znają, a my mamy im dać świadectwo dobre, bo po to Bóg powołał Abrahama, żeby był świadectwem. Po to został powołany Izrael, żeby był świadectwem, żeby byli kapłanami i królami pośród narodów. A oni się z tymi narodami zmieszali i dali bardzo złe świadectwo. I również dzisiaj wróg będzie wszystko robił, żeby dzieci Boże w takim samym złym kierunku prowadzić, żeby zniszczyć to świadectwo, które może właśnie każde dziecko Boże złożyć. Żeby zniszczyć to światło, to wszystko wróg ku temu dąży, a my powinniśmy się temu przeciwstawić jako mądrzy, jako duchowi, jako pouczeni i po prostu dać się poprowadzić w taki sposób, jak to też i apostoł Paweł dał się zawsze prowadzić, że on potrafił wyczuć ten łagodny, jakby można powiedzieć, powiew Ducha Chrystusowego. Duch zabronił mu Jezusowi iść w tym kierunku, poszedł w innym kierunku. I słyszał głos, jakby można powiedzieć, tego łagodnego Ducha Jezusowego i nie dał się właśnie w taki sposób wypchnąć
niekontrolowane, chociaż to dzieło, które on czynił, czy ono by było w Azji, czy ono byłoby w Macedonii, to by było tym samym dziełem, tym samym głoszeniem Ewangelii. A jednak Panu się upodobało, żeby szedł do Macedonii. I tam były akurat właśnie ten owoc duży, bo dał się pokierować. I to jest właśnie to, co tutaj jest zawarte w tym Słowie Bożym. Była u mnie, żeby to dali wyjaśnić, ale cieszę się, że brat właściwie wyjaśnił, jak my to powinniśmy rozumieć. Jeszcze może co do tego króciutko chcielibyśmy zajrzeć, co apostoł Paweł, kiedy on ten cały list pisał, on już właściwie naprowadzał, bo dosyć szczegółowo do tej sprawy w tym drugim rozdziale. O tym jednorozumieniu, o tej jednomyślności. On tu później mówi dalej, bądźcie wespół naśladowcami moimi braci, a upatrzcie tych, którzy tak samo chodzą. Jaki wzór u nas widzicie? Jak dobrze jest, żeby właściwie szukać takich dzieci Bożych, którzy właściwie tak samo chodzą, jak apostoł Paweł mówi, którzy tak samo chodzą. Bądźcie naśladowcami moimi. I teraz szukajcie takich, którzy nie naśladują. A ja chcę naśladować Chrystusa. I wy szukajcie takich i z takimi znajdziecie może więcej i głębin tego wzoru, jaki nas za wzór mają. Ale do tego, to już też było tu wspomniane, do tego wszystkiego trzeba tej uniżności. Tu już brat dużo o tym mówił i to właśnie powinno nam wystarczyć, żebyśmy umieli to zrozumieć. My mamy bardzo często coś, że my chcemy zawsze przeprowadzić swoją rzecz, swoje myśli. Ale czy my wtedy nie wracamy do tego starego, całkiem starego systemu, z którym my nic nie mamy wspólnego, ty musisz. Jak ja na przykład uważam, powiedzmy tak jak ja uważam, a drugi mówi, ty musisz tak uważać jak ja. Czy to nie było to, co Żydzi chcieli wprowadzać w tych zborach, które pochodziły z pogan, wy musicie się obrzezać. To jest w każdej sprawie, jak ja coś właściwie chcę powiedzieć na ludzi, ty musisz tak uważać jak ja, czyli to jest ten stary zakon, ty musisz, bo inaczej nie będziesz miał właściwie tej społeczności, nie będziesz miał tego kontaktu, nie będziesz właściwie tym, za jakim cię Bóg chce widzieć. Ale w tym drugim rozdziale apostoł mówi, on właśnie jest takim bardzo takim miłym, takim przyjemnym, takim pełen serca, powiedzmy, litości, przychylności do tych Filipian. On przecież wiedział, ile on pracy tam dołożył. I chodziło mu o te wspólne zrozumienie, o tą jednomyślność, o tym, żeby szli tą jedną drogą, tym jednym sznurem, to jedno zrozumienie. To mu właściwie tak było kosztowne. I on właśnie w tym drugim rozdziale mówi, jeśli macie jaką pociechę w Chrystusie, jeśli mamy my jakąś pociechę w Chrystusie, mamy my, tu mówi w tym nowym tłumaczeniu, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, mamy my w Chrystusie jakąś zachętę, jakąś pociechę miłości, mamy my to. Czy on właśnie jest tą zachętą dla nas, abyśmy umieli postępować zgodnie z tym słowem? Jeśli macie, to jest takie pytanie, jeśli macie. Jeśli jaka społeczność ducha, czyli mamy my właściwie tą jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Czy my to odczuwamy, czy jest w nas ta wspólnota ducha, czy jest
to współczucie i to zmiłowanie się z jednym na drugim. Po co ja mam kogoś moim postępowaniem gorszyć? Czy to jest właściwie to zmiłowanie, to współczucie do drugiego, żeby go nie zgorszyć? My nieraz mamy to w nas, jak my tak chcemy swoje przeprowadzić, obojętnie co, niech on się zgorszy, czy on chce, czy nie. A może dobrze, jak się zgorszy, to się na tym więcej zastanowić. Czy to jest właśnie ta wspólnota ducha? Czy my właśnie według tego sznuru postępujemy? Apostoł Paweł mówi, dopełnijcie radości mojej. Dopełnijcie tej radości. To mówi apostoł Paweł. Czy nasz Pan też do nas tak nie mówi? Dopełnijcie tej radości mojej. Czy my jesteśmy w stanie tą radość dopełnić? Żeby on, właściwie, że on mówi, my, wyście są pociechą moją, ale dopełnijcie tej radości, dopełnijcie tego, żeby moja radość była zupełna i wasza była zupełna. Dopełnijcie tego. I bądźcie jednej myśli. Bądźcie jednej myśli. Tu właściwie jest jedność, ma jedno tłumaczenie, to troszkę słowa są różne, ale jedna myśl jest, abyście jedno rozumieli i byście byli jednorozumiejący. Ale tu właśnie apostoł Paweł w tym on chciał, żeby jemu dopełnić, żeby ta jego radość była dopełniona w tym, żeby on to widział. I czy Pan nasz też nie chce tego widzieć w nas, że to jest? Czy właściwie my umiemy to zrobić dla Niego? My wiemy dobrze, że jak my komuś chcemy zrobić jakąś pociechę i my mu zrobimy, on na pewno się z tego cieszy, raduje, to my też jesteśmy zadowoleni, jak się ktoś z tego cieszy. Czy my nie powinniśmy być więcej zadowoleni z tego, jak się Pan z czegoś cieszy? Jak Jego radość jest w nas. Jak On się cieszy tego. I On nam daje wskazówki, jak my możemy Mu właściwie tej radości, tą radość Jego powiększyć, dopełnić tą Jego radość. My musimy mieć do tego wiele starania. A przede wszystkim, jak my to właściwie możemy zrobić. Ten apostoł Paweł, on właściwie mówił o sobie, żeby być jego naśladowcami, bo on wiedział, że on dopełnia tą radość Chrystusową. On to czyni, on był pełny, on całkowicie był sercem, duszą, widziałem, oddany jemu i on właściwie miał swoją radość, swoje zadowolenie, że on mógł tym uradować, dopełnić tej radości swojego Pana, czyli Chrystusa. I się u nas też to powinno tak być. I dlatego później ten trzeci wiersz w tym drugim rozdziale mówi, nic nie czyńcie spornie. Nic nie czyńcie spornie. Nic nie czyńcie z kłótliwości. Jest w tym nowym tłumaczeniu. Czyli nic spornie, no bo spór to jest to samo co kłótliwość. Nic nie czyńcie spornie, nic nie czyńcie w kłótliwości. Albo przez próżną chwałę. Przez próżną chwałę. Jak my właściwie chcemy obstawać na swoim, to my sobie tą chwałę przypisujemy sami sobie. A to jest chwała próżna. To jest chwała próżna. Ta chwała nie jest właściwie w ogóle uznana przez naszego Pana. Nasza chwała, próżna chwała. My nieraz czynimy coś, że my się chcemy nie Panu podobać, ale myślimy, że może się to będzie naszym otoczeniu podobać, może naszym współwyznawcom się to będzie podobać, co ja będę czynił i oni mnie za to pochwalą. Próżna chwała. Nic nie czyńcie z próżnej chwały. My mamy się właśnie podobać temu, któremu ta chwała należy. Jemu nic nie czyńcie z próżnej sławy albo w płotliwości.
ale w pokorze jedni za drugich mając wyższych na ciebie. Czy my to umiemy? Jedni z drugich miejcie wyższych nad siebie. No i kochani, kiedyś na pewnym rozważaniu, to nie było u nas w Polsce, to było za granicą, bracia właśnie rozważali ten temat, który był podejmowany. I kiedyś brat bardzo dużo mówił o tym, miejcie jedni drugich za wyższych nad siebie. A w końcu starszy brat jeden powtórzył, a czy ty to potrafisz? No on się zastanowił, to pewnej chwili zastanowił, bo nie. A ten brat za siebie, ja pewnie. Sprawa rozwiązana. Czy my to potrafimy? To jest ciężkie, to jest trudne, ale w tym właśnie możemy dopełnić tej radości Chrystusowi. Czy my to umiemy? I dlatego też apostoł właściwie w tym trzecim rozdziale później o tym wspomina, o tym jednym zrozumieniu, o tym naśladowaniu Jego. Tu właściwie to była jedna największa radość, z której on mógł czerpać. Ale my musimy pamiętać o tym, ta radość Boża, ta radość Pana. Ta Jego największa właściwie radość, która może być, żebyśmy mieli właściwie iść według tego sznuru i nic nie robić kłótliwości. Jak my się do tego mamy zastosować, żeby właśnie tych sporów uniknąć? To przed chwilą tu brat Janek nam wyjaśnił. I myślę, że to nam jest dosyć, żeby zostało zrozumiane. Dużo naszego ziemskiego pobytu tutaj, naszego ziemskiego pielgrzymstwa. Ponieważ czas nieubłaganie zbliża się naszego spotkania ku końcowi, chcielibyśmy może zwrócić uwagę na te końcowe wiersze, dwa tego rozdziału, które tu mamy napisane, że nasza ojczyzna jest w niebiesie, skąd Pana i Zbawiciela oczekujemy, Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze ciała, aby się stało Jego ciało, chwalebnemu ciału podobne. My widzimy, że Bóg, jesteśmy tego świadomi, obserwuje swój lud. My to mamy bardzo szeroko opisane w Starym Przymierzu, że szemrali, że były różne sprawy. Bóg mężom swoim mówił, powiedz ludowi tym, widziałem to. I chodzi o to, że dawał im to, co było potrzeba. I moi kochani, korona moja, chwała moja, jak mówi ten sam apostoł na innym miejscu, słowa Bożego. Bóg też ogląda nas. Chodzi o to, abyśmy więcej patrzyli na te sprawy, że jesteśmy gośćmi i przychodniami. Wtedy mniej będzie miejsca zajmowały te sprawy, które nieraz nas tak absorbują, tak mocno nas nurtują. No pomyśl, droga duszo, ile my czasu na 24 godziny poświęcamy sprawom pańskim? A ile poświęcamy czasu na te wszystkie rzeczy, żeby jakoś to ciało nasze nie miało, mówią delikatnie, jakiejś krzywdy czy jakiegoś uszczerbku? I tu mamy odpowiedź. Tu mamy właśnie tą odpowiedź. Ten sam apostoł Paweł, brat Janek już wspominał, on robił namioty, on nawet tym zarobkiem jeszcze żywił drugi. I chodzi o to, że mamy wyraźnie to powiedziane. Starajcie się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam przydane. Do tej niewiasty Pan mówi, czy wierzysz temu? Chodziło o inną okoliczność, ale o same stwierdzenie. Chodzi o to, abyśmy mocno trwali w tych sprawach, które nam są dane i których nam nikt nie odbierze. To jest najważniejsze. Świat by chciał zrujnować zbór Boży, bo on od samego początku to czyni. I dlatego tak mocno musimy stać w tym
co nam jest dane do naszych serc. My mamy w liście do Galatów w 4 rozdziale wiersz 26 nam mówi, lecz ono górne Jeruzalem jest wolne, które jest matką wszystkich nas. I to jest ta nasza droga, to nasze pielgrzymstwo. Myśmy słyszeli dużo o tych mężach Bożych, o tych wszystkich, ale nigdy nie możemy zapomnieć, że my też jesteśmy w tej pustyni. I też idziemy do górnego Jeruzalemu, skąd Pana i Zbawiciela oczekujemy. Czy słyszeliśmy też te słowa z Kolosan, z 3 rozdziału, ten 1 wiersz, o tym myślę, co jest w górze. I to są te rzeczy, które książę tego świata przeszkadza nam bardzo mocno, abyśmy o tym nie rozmyślali. Bo czym więcej o tym będziemy rozmyślali, tym bliżej stoimy przy Panu. To jest przecież zrozumiałe, a on tego nie chce. I dlatego nie tworzyło serce wasze. Wierzycie w Boga i w nim wierzycie. I w Dumowie tam jego jest wiele mieszkań. A gdyby było inaczej, bym wam o tym nie mówił. I trzeci wiersz nam pięknie pozostawia, idę, aby wam zgotował miejsce, a gdy odejdzie i zgotuje wam miejsce, przyjdzie wasze, aby i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jest i wy byli ze mną. Tam już nie będzie smutku, nie będzie płaczu, nie będzie tych spraw, które tu jeszcze nieraz nas nękają, bo w ziemi jest to chwalebne ciało, podobne naszemu Panu. To podłe ciało, o którym mówi Słowo Boże, ono tu zostanie. Z prochu powstało i w proch się musi obrócić. Ono jest skażone, ono jest przylepione najróżniejszymi przywarami, grzechem, obciążone różnymi rzeczami, które się nie podobały Bogu. I to w tym ciele nie możemy oglądać Boga. I tak cudownie to Bóg obmyślił, że da nam te chwalebne ciała, w których się będziemy cieszyć i radować. To nowe imię. Te wszystkie wspaniałości. Pan Jezus otworzy tą księgę barankową, którą nie będzie mógł nikt otworzyć. Tam nie ma dostępu żadna siła do niej. Pan Jezus otworzy te pieczęci i odczyta to nasze imię, to nowe imię, to imię wieczności. Już w tej ojczyźnie, tej, która jest przez Jezusa Chrystusa, stała się naszą własnością. W 17 rozdziale Ewangelii Jana, 24 wiersz nam mówi: Ojcze, któryś mi dał, chcę, aby gdzie ja jest i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moją, któryś mi dał, abyś mnie umiłował przed założeniem świata. To pragnienie Pana było, ale to pragnienie jest udokumentowane, bo Pan Jezus zmarł, aby nas oczyścić, aby nas powołać, aby nas przenieść do czesności, do wieczności. Tak jest i to pragnienie udokumentował na Golgocie. Pragnął i dałby Bóg łaski, aby nas wszystkich, jak tu jesteśmy, było coś to pragnienie. Być w domu ojcowskim, przygotowywać się do tego domu ojcowskiego, umundurować się w Słowie Bożym, w tej sile duchowej, abyśmy ten dzień oglądali tak, jak Pan sobie życzył, aby ten dzień połączenia oblubienicy z oblubienicem był tym naszym celem i dniem naszej nieskończonej radości. Bo to będzie dzień Betela barankowego, który nie będzie miał końca. I tak zawsze z Panem będziemy. My rozumiemy, że tu też nie jesteśmy sierotami. Bo ostatni rozdział Mateusza i ostatni wiersz mówi nam druga połowa tego wiersza, a oto ja jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mateusz 28, ostatni wiersz. Pan jest z nami, duchowo. On nas niesie na swych silnych ramionach. Ale w ten czas, na on czas, twarzą w twarz, jak nam mówi Słowo Boże. To jest ta wspaniałość. Obyśmy, bracia i siostry, o tym jak najwięcej rozmyślali, tym żyli
i tego, tej wieczności. Oto ci za. Jednak o tych dwóch wierszach, 18 i 19, wspomniał tutaj, dlatego, że to są wiersze, które pokazują nam wynik, jeśli nie postępujemy tak, jak tutaj rozważaliśmy w tych powyższych wierszach. Wynik niejednomyślności. Kiedy zaczynamy postępować według własnych porządliwości, według własnej sprawiedliwości, według własnych myśli, to się dzieje właśnie to, co mamy napisane w 18 i w 19 wierszu. Możemy być tymi złymi pracownikami i postępować jako wrogowie Krzyża Chrystusowego. Nawet jeśli zabraliśmy się z ludem Bożym i wróciliśmy do pewnego momentu, ale kiedy ciało nie mogło nadążyć z duchowymi rzeczami i zaczęło się sprzeciwiać, w ten sposób tworzy się partyjnictwo, sekciarstwo, wtedy szuka ciało swego, to tutaj są efekty tego, w tych dwóch wierszach. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. I jeśli rzeczywiście zastanowimy się dobrze, czy my w naszym postępowaniu działamy jednomyślnie z myślami chrystusowymi, to wtedy pomagamy w tym dziele pańskim, a jeśli szukamy swojego, to wtedy przeszkadzamy, gdyż myślimy o rzeczach ziemskich. To są bardzo poważne rzeczy w tym miejscu i musimy na nie zwrócić uwagę. U Boga nie ma rzeczy pośrednich. Jak mówił do Izraela, dzisiaj kładę przed Tobą życie i śmierć, a trzeciej rzeczy nie kładę. Tak samo i tutaj. Albo będziemy posłuszni, albo będziemy nieposłuszni. Albo będziemy pokorni, albo będziemy niepokorni. Albo będziemy jednomyślni, albo nie będziemy jednomyślni. Nie ma alternatywy jakiejś trzeciej. Z czegoś pośrodku. Dlatego Pan nas wzywa, abyśmy upatrywali tych wzorów, które On na pewno ma. Chociaż jest to już czas ostateczny. Chociaż wszystko jest może na wygląd oka słabe, to jednak te 7 tysięcy tych swoich Pan zawsze ma pomiędzy swoim ludem, z których możemy tą siłę duchową czerpać. I pomimo, że jak już słyszeliśmy niejednokrotnie, nie znajdziemy tych wzorów doskonałych, ale musimy szukać, które wzory zasadzają się na tej niewzruszonej skale, którą jest Chrystus, to na takich wzorach możemy po prostu się opierać i możemy budować naszą wiarę, oczywiście na Chrystusie. I możemy z dnia na dzień wzrastać i dążąc do poznawania tych niebieskich rzeczy. Są to bardzo poważne rzeczy, te dwa wiersze, które tutaj akurat u nas teraz poruszył, gdyż one wyraźnie pokazują, że ci nie mają tych rzeczy pospolitej w niebiesie. W 17 wierszu żeśmy zauważyli, mamy upatrywać tych, co tak chodzą. Tam jest powiedziane to liczbę nogi. A w 18 jest mowa, wiele ich chodzi. Tobie samemu chodzi. A teraz z płaczą mówię, że są nieprzyjaciółami Krzyża Chrystusowego, których koniec jest zatracenie. Nie ma innego wyjścia. To jest wyraźnie napisane, koniec jest zatracenie. Których Bóg jest brzuch, a chwała w hańbie,
które się o rzeczy ziemskie starają. Ich ojczyzna zostanie na ziemi. Oni nie mają myśli o niebiańskiej ojczyźnie, bo oni nie są obywatelami nieba. Obywatel nieba to ten prawdziwie zrodzony z wiary, który tu żyje i myśli o tym, co jest przed nim i dąży myślami tam, gdzie jest ten zarządzający tym wszystkim, a on odziedziczy w tym miejscu dziedzictwo. Piotr wyraźnie to nazywa i mówi o tym. Drugi list. Wsi są stu... 17. Można to przeczytać cały ten drugi rozdział, ale zacznijmy od 17. Ci są studniami bez wody. 19. Wolność obiecują. Sami będąc niewolnikami skazy. Albowiem kto jest od kogo przezwyciężony, temu też jest zniewolony. Koniec. Zniewolony grzech. Koniec. Sługą grzechu. Koniec. A ja jestem wolny w Chrystusie. A ten jest zniewolony grzechem. Nie ma wyjścia. Koniec jest zatracenie. I teraz on mówi, że tacy by mogli być w tym zgromadzeniu wśród tych świętych. Oni by mogli być. Bo ponieważ oni uszli plugast świata przez poznanie, czyli coś było, że oni byli w miejscu i doszło z nich poznanie Pana Jezusa, to jest wiersz 20, Zbawiciela Jezusa Chrystusa i znowu się tymi uwikławszy, zwyciężeni bywają. Zapomniał miejsce w kongresie. Stały się ostateczne rzeczy ich gorsze niż pierwsze. Byłoby im lepiej i tak dalej. List do Hebrajczyków, rozdział 4 mówi, szósty w czwartym wierszu, albowiem nie może jest, niemożliwe to jest, aby ci, którzy raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego, skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, mocy, która nas wprowadza, ta moc zniewolenia tych ziemskich rzeczy jest wyciszona tą potężną mocą Pana z niebios, który nas z nią otula, byśmy byli wolni od tych mocy zewnętrznych i mogli myśleć o tym człowiek, o czym to człowiek zwykły nie mógł myśleć, myśleć o rzeczach niebiańskich. Gdyby otwarli, aby się zaś odnowili ku pokucie, jako ci, którzy sobie znowu krzyżują Syna Bożego i jawnie Go sromocą. Koniec. Mateusz, w Ewangelii Mateusza jest to nazwane bluźnierstwo Ducha Świętego. W pierwszym Piotra czytamy, w tym wierszu, co rozważamy, to tam mówi, że oni hańbią krzyż Chrystusowy. Co to jest ten krzyż Chrystusowy? Pierwszy list Piotra w pierwszym rozdziale mu nam mówi, że my wiemy o tym w 18 wierszu, że zostaliśmy wykupieni od marnego obcowania od ojców. List do Kolosan nam mówi w rozdziale drugim, że my byli umarli 13 wiersz w grzechach i jesteśmy ożywieni. 14 wiersz mówi, że zmazany został on przeciwko nam, przeciwko człowiekowi, cyrograf i przybity do krzyża. Czyli co to jest ten cyrograf? List do Efezjan 2:15 nam odpowiada, co to jest ten cyrograf. Jest to nieprzyjaźń. To jest zakon przykazań, który zależał w ustawach. Ale Bóg stworzył coś innego. On stworzył jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. Oni sobie chodzą według własnej oceny. Piotr Jan mówi, że oni byli wśród nas, wyszli z nas, a teraz się stali przeciwnikami. Oni tu są, dlatego ten apostoł Paweł w całym tym zamyśle tego rozdziału mówi, że mamy mieć oczy szeroko otwarte w światłości przejrzenia Słowa Bożego, żeby upatrywać ich wszystkich. I ich tam nazywał.
Teraz mówi, skoro jesteście w tej mocy Bożej zamknięci, upatrujcie tych, którzy dobrze chodzą. Wy macie poznanie dobrego i złego, jak tam było wspomniane. I teraz mówi, płaczę nad tym, bo trzeba płakać nad umierającym człowiekiem, który nie spostrzegł, że został wywiedziony w te same miejsce do tego gnoju, z którego wyszedł zaprowadzony tam. Należy płakać, że myśmy się stali w tym przypadku nieużyteczni, żeśmy nie potrafili podać to i zatrzymać go w tym złym biegu, żeby nie wpadł do przepaści, której koniec się nazywa zatracenie wieczne. Oni mają, Bogiem ich jest brzuch. Niektóre tłumaczenia mówią, że ten luksus tego życia codziennego zatracił myśl o rzeczach potrzebnych. O nie się nie trzeba starać, o nie nie trzeba prosić, gdy one mają, są zamknięte w tej dobroci, dobrobycie naszym i zapominamy, żeśmy to od Boga otrzymali. I chwała jest w tych ziemskich lubościach, co Piotr pisze, że oni się walają w tym, w czym kiedyś byli, co sromociło ten krzyż Chrystusowi, a on nam mówi o powołaniu. List do Tesaloniczan mówi, pamiętajcie na wasze powołanie, jak macie postępować, by się rozdział 4, pierwszy wiersz, jak się podobać Bogu. Co to znaczy podobać się Bogu? To znaczy dążyć ku poświęceniu, to znaczy w tym poświęceniu dopiero się dzieje wykonywanie woli Bożej. Mamy chodzić zgodnie, mamy się miłować. To wszystko jest powołanie do Królestwa Jego i do chwały. List, rozdział 2, wiersz 12. Bo to się Bogu podoba. Oni już tu są nazwani jako w tej liczbie mnogi tak chodzą. Oni, dlaczego to jest mówione w liczbie mnogi? Bo oni chodzą jako te owce i mają przed sobą pasterza i tak właśnie chodzą, gdzie ten pasterz prowadzi. Ten pasterz w naszym ziemskim życiu, to jest właśnie, w duchowym życiu, to jest właśnie to, że jest zrozumienie myśli tego pasterza. Ja was teraz chcę przeprowadzić na inne miejsce. I my idziemy zgodnie za nim w tej jednej myśli, jako ci w liczbie mnogiej. A teraz oni sobie chodzą. Kto to się chodzi? Ten, kto odstąpił. Jak sobie chodzi? Uważa się za lepszego od Boga i lepszej znajomości i stawia sobie to, co mu podłożył ten uwodziciel przed myśl swoją i ceni to bardziej niż Słowo Boże, niż Prawdę Bożą i odchodzi. On już po prostu nie stoi w Panu. On odszedł od Pana i zapomniał ten obraz, który był. Zapomniał i już nie wróci nigdy. I teraz, jak mało czasu, to jeszcze ktoś na to jest. Co to znaczy być wrogiem Krzyża Chrystusowego? Czy nieprzyjacielem? To znaczy, że uważać, że ten krzyż jest niepotrzebny, że Chrystus daremnie umarł. Czy to trzeba twierdzić i głosić taką naukę? Nie, nie trzeba. Wystarczy tak postępować, bo tutaj jest napisane, postępują, że oni wcale tak nie mówią. Oni może mówili, że są wierni Panu, że dobrze to czynią, ale tutaj jest napisane, postępują jak wrogowie. To znaczy tak, jeśli są we własnej sprawiedliwości, jeśli szukają swojego prawa tutaj, jeśli uważają, że im się też coś należy, to oni postępują jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. My mamy już napisane w liście do Koryntian o tym, że spory są, że powołuje się ludzi do rozsądzania spraw, którzy się nie liczą w zborze zupełnie, że się chodzi i szuka po prostu takich, którzy by potwierdzili naszą rację. I tutaj właśnie o to chodzi, że to jest, taki człowiek jest wrogiem Krzyża Chrystusowego. Dlaczego? Bo uważa, że wcale niepotrzebny był ten krzyż, że można tę sprawę załatwić własną sprawiedliwością, że można rozstrzygnąć tę sprawę przez zakon. I dlatego jest pomiędzy właśnie nami też dużo spraw niezałatwionych, bo próbujemy je załatwić właśnie w taki sposób, bez krzyża Chrystusowego. A krzyż Chrystusowy załatwia wszystkie sprawy ziemskie, dlatego że on po prostu nie daje człowiekowi żadnej racji. Ani mnie nie daje, ani tobie. A jak to mamy zrobić, żeby nie być wrogiem Krzyża Chrystusowego? Krzywdę cierpieć. Tak jest napisane. Krzywdę cierpieć.
to ktoś powie, to co, ja mam krzywdę cierpieć, a on będzie jeździł po moich plecach, będzie mnie po prostu znieważał i tak dalej. I ja mam krzywdę cierpieć i ja się nie upomnę o swoje? Słowo Boże mówi, Pan jest mścicielem tych rzeczy, jeśli się krzywda dzieje bratu albo siostrze. Pan jest mścicielem tych rzeczy. Wyraźnie to jest napisane. Co to znaczy? Że jeśli ja faktycznie nie jestem wrogiem Krzyża Chrystusowego, nie postępuję jak wróg Krzyża Chrystusowego, to ja to oddam Panu. Ja będę cierpiał krzywdę, ale nie będę miał ani nienawiści, ani nie będę miał gniewu, tylko będę cierpiał krzywdę, bo jeśli mi ktoś krzywdę zrobi, to krzywda jest zawsze krzywdą. Nie da się tego inaczej odwrócić, że ktoś mi krzywdę zrobi, a ja będę się czuł, jak on by mi coś dobrego zrobił. Nie da się tak. To będzie krzywda, ale ja tą krzywdę już jako wierzący, jako ten, który po prostu wie, co to jest krzyż Chrystusowy, potrafię nosić, potrafię ścierpieć to. I wtedy dopiero się zaczyna działanie Ducha Świętego nade mną, że moje serce jest ćwiczone, że ja po prostu zaczynam w te cierpienia Chrystusowe wchodzić, ja zaczynam rozumieć Pana Jezusa, ja zaczynam rozumieć Psalm 22, ja zaczynam 109. Boga, abyśmy my wypełniali tą wolę, którą Pan Jezus nam pokazuje. On mieszka w naszych sercach i przez to my możemy trwać w tej myśli, którą Bóg nam objawił, aby dążyć do tej doskonałości. Za to musimy w tym trwać i chcieć to czynić. Nie brać tych rzeczy, które są złe. Wiemy, że różne religie różne rzeczy czynią. Mamy też i takich, których byśmy mogli nazwać bracia i siostry, bo oni głoszą Słowo Boże i oni mówią o nowozrodzeniu, ale widzimy, jakie rzeczy czynią. Wieloma rzeczami się pogrudzili i my mamy brać to, co jest najlepsze do Słowa Bożego i to, co jest właśnie tym pokarmem dla nas, tym czystym, tym mlekiem, jak to brat mówił. Bo wiele jest takich ludzi, którzy czerpią od tego świata, w którym w tym świecie Bóg uczynił wiele różnych religii. A żadna religia do Boga nie prowadzi. Jest jedna droga do Boga Ojca, Jezus Chrystus. I my mamy trwać w tym, który jest ten doskonały. I dążyć do tej doskonałości. A te religie różne rzeczy poczyniły, różne rzeczy sobie pobrały. I to Pan nam w sercu naszym pokazuje. Jeśli rozmawiamy z nimi, to oni się czują wśród nas źle, a my wśród nich. Nie umiemy znaleźć wspólnego zdania i nie umiemy z nimi rozmawiać, bo nie chcą rzeczy tych przyjąć, które Pan nam już objawił, nie chcą dążyć do tej czystości. Wiele rzeczami się pobrudzili, ale Pan nam pokazuje, żebyśmy się nie brudzili tymi rzeczami. I dlatego werset następny mówi, bądźcie naśladowcami moimi bracia i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. A jaki to jest wzór? List do Efezjan, otwórzmy drugi rozdział. Dziewiętnasty werset, 20 i 21 i 22. Tak więc już nie jesteście obcymi przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie przybytek święty w Panu, na którym wy się wespół budujcie na mieszkanie Boże w duchu. My mamy patrzeć na tych właśnie dokończycieli wiary naszej. My mamy patrzeć na Pana Jezusa. On jest szczególnie tym naszym dokończycielem wiary naszej i On nas w tej wierze chce przyprowadzić właśnie do tego pełni wymiaru obrazu swego. Ale widzimy tych, o którym tu jednym mówimy, o apostole Pawle, który właśnie chciał odzwierciedlać naszego Pana. I on dlatego pokazuje na sobie ten przykład. On pokazuje na tym, jaki był kiedyś bardzo zły, ale teraz i pokazuje, jaki on jest bardzo gorliwy w tej pracy dla Pana i stara się naprawdę w tej służbie nie lekceważyć nikogo i nie być takim, który by pokarzał kimkolwiek. Ale my też nie możemy zajmować tego stanowiska, że mamy uniżać się tam gdzieś do niskości, ale Słowo Boże pokazuje, my mamy się karmić tym mlekiem, tym dobrym pokarmem, abyśmy ten twardy też i pokarm później
który jest tym twardym pokarmem, mogli przyswoić sobie, abyśmy nie chodzili w błędzie, lecz naprawdę chodzili w tym, co już żeśmy się nauczyli i trwali w tym, aby Słowo Boże uszczerbku aby Słowo Boże żadnego uszczerbku nie doznawało, aby Pan Jezus nie był obdzierany z chwały. Dlatego mamy trwać w tym, co już osiągnęliśmy, aby ci, którzy będą patrzeć na nas, mogli widzieć w nas Jezusa Chrystusa. My nie możemy wnikać w czyje serca, bo my je tak nie zbadamy. My musimy wnikać w własne serca i my musimy ugruntowywać nasze serca w tym kierunku, aby pierwszy szedł w tym według sznuru wiary i naszego powołania. Myśmy tu się zgromadzili, abyśmy się budowali, a nie abyśmy zaglądali w czyje serca, bo od tego jest Bóg. I dlatego chcielibyśmy powiedzieć sobie, abyśmy się trzymali rozważania, które wspólnie żeśmy sobie przeczytali, aby to słowo było rozważane. Apostoł Paweł powiedział, bądźcie naśladowcami moimi. On nie wskazał nikogo, ale on za to wziął odpowiedzialność. I dobrze by było, żebyśmy w tym kierunku rozważali to słowo, aby siebie mógł wystawić jako tego naśladowcę, bo to jest nam bardzo, bracia i siostry, mocno potrzebne, abyśmy mogli się cementować, budować jako żywe kamienie, jak mówi list Koryntu. To jedno, tą jedność, o której Pan Jezus tak mocno prosił, w 17 rozdziale Ewangelii Jana w swojej kapłańskiej modlitwie. Chcę, tak wołał do Ojca, on pragnie, aby ta jedność była w nich, abym ja był w nich, a oni we mnie, aby wszyscy tworzyli tą całość i tą jedność. I w tym kierunku musimy według Słowa Bożego się ugruntowywać. My mamy ostateczne dni. Słyszeliśmy to już. Czasy mamy trudne. My musimy się cementować w Najświętszej Wierze. Bo jesteśmy tym żywym Kościołem, którego bramy piekielne nie przemogą. A głową tego Kościoła jest Chrystus. Czytamy w objawieniu Jana, że Pan się przechadza między tymi świecznikami. I Pan nam tam daje wskazówki. I Pan będzie regulował te sprawy, które by mogły czasem przekroczyć Słowa Bożego. I Pan nas wciąż napomina swoim potwornym słowem. A jeśli nie chce, przyjdę rychło przeciwko Tobie. I poruszę świecznictwo. To są Pańskie sprawy. Bo nas nasz mocno umiłował. Bo nie ma większej miłości, powiedział Pan Jezus. Jedno, jeżeli ktoś życie daje za drugi. A nasz Pan dał życie za nas wszystkich. Ponieważ ja żyję, Ewangelia Jana mówi, i wy żyć będziecie. I to są 14 rozdział, że się nie mylę. To są te kosztowne obietnice i chcemy ten krótki czas, który jeszcze mamy przed nami, w tym kierunku prowadzić nasze rozważania, abyśmy się pocieszali, abyśmy zbudowani i znów w pełni radości i znów więcej umieli patrzeć na Pana, jak mówi nam 12 rozdział Hebrajczyków, patrząc na Jezusa, Boga Założyciela i Dokończyciela wiary. Wiara, my wiemy, że jest osobistą sprawą każdego człowieka. Już myśmy to raz wspominali, między sobą, człowiekiem, a Bogiem. To już właśnie, abyśmy mogli to dobrze wyrozumieć.
te wiersze wprowadzają nas w zrozumienie postanowienia zarządzenia Bożego. Sznur, ten jeden sznur, to jest to, co jest ze strony Bożej, a to jedno zrozumienie, to jest to, byśmy my w jedności trwali. I ci, o których Paweł wspomina i mówi, a wręcz zachęca, by byli naśladowcami moimi, to apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, pierwszym wierszu mówi: bądźcie naśladowcami moimi, jako ja jest Chrystus. Bracia, nie upatrujcie tych, którzy tak chodzą. Tam żeśmy na początku rozważania mieli myśli pokazane i postawione nam było wyraźnie, żebyśmy upatrywali tych, którzy czynią złe rzeczy, robotnicy źli, złe psy, i patrzeć na powody, które mogą być przyczyną tego, by były jakieś rozerwania. Ale teraz, skoro już przybliżamy się do tego i szczególnego miejsca tej jedynej osoby, na którą to mamy mieć zwrócony wzrok, i nasze staranie, te duchowe duszy jest to, by przebywać w nim, mieć społeczność w cierpieniu, przekształtowane będą, i to wszystko, co apostoł Paweł te 8 rzeczy później wymienia, i on to wystawia jako cel, do którego się mają zbliżać ci wierzący, oni również mają w tej gromadzie, których to Bóg w jedno złączył, i z tą, oni to stanowią ten jeden żywy Kościół Boży, oni mają rozglądać się wokół siebie i naśladować tych, którzy tak chodzą. Jak chodzą? To żeśmy mieli w poprzednich wierszach wyraźnie powiedziane i tam jest dużo takich warunków, życzeń, a wręcz to, co by sobie Bóg życzył, by w nas się wykonywało. Tak chodzić. I wtedy tak, jeśli byśmy potrafili, to człowiek wierzący już ma tą zdolność oceniania, zauważania pewnych rzeczy w zgodności ze Słowem Bożym w tych, którzy tak chodzą. I to jest wystawione i tutaj podkreślone mocno przez apostoła Pawła, żeby właśnie takich naśladować. W liście Piotra, 2 rozdział, 21 wiersz, czytamy: albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście naśladowali stóp Jego. Mamy przykład Chrystusa, mamy przykład tego, który był z nieba, wstąpił tu na ziemię i doskonale to wypełnił. Ale Bóg chce pokazać, że to, co się w Synu stało, człowiek by mógł sobie osądzać: tak, ale on z nieba wstąpił, to my nie jesteśmy zdolni tak chodzić. Więc Bóg tym wybranym sobie apostole, tym miłym sobie mężu Bożym, pokazuje, że jeśli serce jest doskonałe, jeśli ta miłość żyje w nim, jeśli to serce całe jest wypełnione Chrystusem, to ten, którego Bóg powoła, a apostoł został powołany, on potrafi w tej zgodności myśli Bożej chodzić, w tym zrozumieniu życzenia Bożego chodzić, i on może być również tym, który jest wystawiony przez Boga, przez Ducha Bożego, jako ten, którego my mamy również naśladować. Czyli rozumiemy przez to, że Bóg daje każdemu do serca, wkłada i otwiera tą potężną taką, taki magazyn, gdzie to należy wszystko magazynować po to, byśmy również mogli takimi być. To jest życzenie Boże, a każdy, kto miłuje Pana Jezusa, zawsze pamiętając o tym, że On nas pierwszy smakowe, czy na przykład ubiorze, czy przemścili, te poznanie tych dwóch bliskich sobie żyjących ludzi w jedności, one mają zrozumienie tych potrzeb wewnętrznych. Dlatego to życzenie również Ducha Bożego jest, byśmy my zasmakowali tym potrzebom Bożym i w tym życzeniu doskonałym wzajemnie je odczuwali, wiedzieli, poznali i tak żyli, tak chodzili. List do Efezjan, rozdział 4, 1-4, pokazuje nam wyraźnie stronę Bożą, jak to jest. Proszę ja was, wtedy więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którym jesteśmy powołani. Początek naszego życia to jest nowo zrodzenie i powołanie, czyli wyrwany z tego ziemskiego marszu tych dusz, którzy idą na zatracenie, powołani do całkiem innego celu, całkiem inny kierunek, do rzeczy świętych, wręcz kiedyś
nie do pomyślenia, żeby człowiek mógł z nich korzystać. Z wszelką pokorą i cichością i z niesprawliwością, znosząc jedni drugich miłości, to wszystko się mieści w tym mężu doskonałym, żebyśmy takich wpatrywali. Proszę sobie wyobrazić, ile tu jest życzeń i tam apostoł Paweł mówi, tak, Rzymian 16, bo tutaj to tak było niewyraźnie powiedziane, ale to trzeba sobie zawsze o tym pamiętać. Rzymian 12:16, bądźcie między sobą jednostajni, wysoko o sobie nierozumiejący, ale się do niskich nakłaniając. I to jest doskonałość, do niskich się nakłaniając. Ile tu jest życzeń, starając się, abyście zachowali jedność ducha w związku pokoju, nie żebyśmy coś budowali, jakąś jedność, nic my już nie mamy budować, bo wszystko Bóg zbudował w tym, jak tu było powiedziane, że ten Kościół czy nie będzie zbudowany. On tam wszystko ma i on ma tą jedność ducha, nic nie trzeba robić. Tylko dokładać starania, by tą jedność zachowywać. My mamy zachowywać, bo budowniczym jest ten, który jest w niebie. Jedno jest ciało, jeden duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Strona Boża. A nasza strona jest w tym życzeniu Bożym, żeby te wszystkie doskonałe cele Boże, jedność, powołanie, pokora, cichość, ta miłość, która się musi rozpływać w sercach naszych, żebyśmy to wszystko zachowywali i pamiętali o tym, że jedno jest ciało, bo wszelka niedoskonałość będzie przyczyną tego, że to jedno, co jest jednym, zostanie się dzielić. A my nie jesteśmy tym, żebyśmy to ciało Chrystusowe dzielili, my jesteśmy tym, żeby w związce pokoju właśnie jako przepływający tym duch jedności po tych sercach łączył te wszystkie członki, które są połączone czymś, miłością, opaską Bożą, połączone, jak to jest napisane w Rzymian. To jest list do Koryntian, ostatni rozdział, 13 rozdział, wiersz. Na ostatek, bracia, miejcie się dobrze, doskonałymi bądźcie, cieszcie się, jednomyślnymi bądźcie, w pokoju żyjcie, a Bóg miłości, pokoju będzie z wami, czyli On będzie w pośrodku was. Pozdrówcie jedni drugich tym świętym pozdrowieniem. 13:11. I oni tak chodzą. Oni tak chodzą. Są tutaj na ziemi ci, którzy... Są tacy, którzy chodzą tak, jak sobie życzy Bóg. Apostoł Jan, gdy pisze te dwa ostatnie listy, ten drugi list i trzeci list, to one są nasycone tym, że ci, którzy przyjęli Pana Jezusa, ci, którzy w tej miłości braterskiej żyją, gdzie ta miłość przynosi ten szczególny owoc, on patrząc na nich raduje się serdecznie, że oni chodzą w prawdzie. Ja się bardzo cieszę. On już mówi w przyszłości, że niektóre z Twoich dzieci chodzą w prawdę. Że niektóre, ale on ma na myśli, że jeszcze będą inne dzieci tej rodziny właśnie, które chodzą w prawdzie. To jest te życzenie, ale w prawdzie chodzić, czyli prawo, które stanowi jakieś zakazy, nakazy, życzenia, te prawo doskonale się we mnie wypełnia. Chcąc firmować jakimś prawem, czy komuś coś zarzucać, to ja muszę doskonale podstawy tego prawa znać. Czyli ja chcąc być doskonałym, chcąc chodzić tak, jak Bóg sobie życzy, ja muszę te myśli Boże mieć w sercu zapisane, nie jako te, które się będę przypominał w czasie złym, tylko te, które są wyprzedzające mnie, zabezpieczające przed złym. Kierowca, który jedzie i widzi jakiś znak, to on w tym momencie nie będzie myślał, co to jest za znak i nie będzie czytał, co to jest za znak, tylko on podświadomie jedzie dalej, on go sobie kojarzy i wie, że to może lub nie może uczynić. Takim zdolnym i doskonałym chce uczynić właśnie Bóg tych, którzy w tej prawdzie chodzą. Oni widzą, już muszą sobie reagować i czynić wewnętrzne zakazy lub nakazy, które mi mówią, tam nie chodź, tego nie rób, bo to nie przystoi, bo moje powołanie jest takie. Jakże ja bym mógł na przykład być królem i wejść w takie miejsce, gdzie się burzy człowiek, gdzie nie ma poszanowania godności, gdzie w ogóle króla nie widzieli i go zabijają. Nie mogę tam iść, a tym bardziej moje dzieci nie mogą tam iść, bo to są dzieci królewskie. A czym my w końcu jesteśmy? My jesteśmy tą rodziną Bożą, dziećmi królewskimi do godności, synów dziedzictwa Bożego powołani w niebiesie. My to już mamy. My nie to, że tam będziemy kiedyś sobie mieć. My mamy to dziedzictwo jako własność i tym o tym musimy sobie pamiętać, byśmy naszym chodzeniem nie zanieczyścili się sami, a tym samym nie byli przyczyną tego, że zanieczyszczymy tą gromadę chodzących w prawdzie, którzy tak chcą chodzić, a którzy by wzrok na nas mogli zwrócić i tym samym zły przykład by wybrali. My mamy upatrywać tych, którzy chodzą właśnie w tym życzeniu Bożym i na nich zwracać uwagę. A ponieważ mamy rozeznanie tych
tych cnót, które Bóg sobie życzył, by były wypisane na tym właśnie wierzą. Tam nas są ci mężowie postawieni w każdym zgromadzeniu, aby ci oczy tego zgromadzenia patrzyły na nich. Ja myślę, że bardzo dobrze jest, to już było wspomniane, abyśmy umieli widzieć w tym słowie to, co ono nam ma do powiedzenia, co ono mnie ma do powiedzenia, tak ja to chcę widzieć. To, co ma mnie do powiedzenia. Apostoł Paweł dużo mówił o sobie, ale on mówił, żeby brać wzór od niego. Widzimy, że jemu było bardzo wiele dane. On nie tylko mówi, bądźcie moimi naśladowcami, ale on też mówi o mojej Ewangelii. To też jest coś cudownego. On mówi, moja Ewangelia, tą, którą on głosił. On wiedział, że ona była tak czysta. Ona była taka, która mu była z góry objawiona. Wiemy, że jemu było objawione to, co kiedyś było przed wiekami zakryte. To jeszcze nie było objawione. A Bóg sobie jego obrał, aby jemu to było objawione. I dlatego bym mógł powiedzieć, moja Ewangelia. To jest ta Ewangelia tego jedności dzieci Bożych, całego Kościoła, tego ciała Chrystusowego. I on właśnie to wypowiedział, on to chciał i on teraz chciał też, żeby coś to nam, do nas mówiło. Myśmy już wiele słyszeli o tej doskonałości. A Bóg to mówi nam jeszcze, nie rozumie, on jeszcze nie wszystko uchwycił. On o sobie nie rozumie, że wszystko uchwycił. Chociaż nieraz my o sobie bardzo dużo myślimy, żeśmy już wszystko uchwycili. Że my już wszystko wiemy. A ile nieraz komuś się mówi, słuchaj, to może jest niedobrze, może by było lepiej tak postępować. A nieraz taką odpowiedź jest, a co ty mi będziesz gadał, ja wszystko wiem. Apostoł Paweł, taki apostoł, on jeszcze wszystko nie uchwycił. A my o sobie nieraz myślimy, że już wszystko znamy, wszystko wiemy. O ile wtedy ten 15 wiesz, o ile wtedy nas doskonały jest. A dalej mówię, jeśli coś inaczej rozumiemy, to wam Bóg objawi. My może mamy, idziemy tym jednym sznurem wiary, my idziemy do jednego celu, ale ile jest rzeczy, które my może, w stosunku do których my mamy różne zdania. One nie są złe, to nie jest nic złego, ale mamy różne zdania i w powodu takich drobnych rzeczy nieraz może przyjść tarcie i może właściwie przyjść niezgoda między dwiema osobami. Ja sobie przypominam, kiedyś taki zaczął się, a dobrze, że właściwie jest napisane, o ile coś inaczej rozumiecie, to wam Bóg objawi. Wiele jest rzeczy, które może ja inaczej rozumiem, drugi inaczej rozumie, ale jak to nie jest, powiedzmy, coś fałszywego, nie jest coś złego, nie jest, to czekajmy, aż nam to Bóg objawi. Ja tu chciałem wspomnieć o tym sporze jednym, że kiedyś było właściwie między sobą taka była różnica zdań, że podczas posiłku ten, co dziękował za ten posiłek, stał i chciał, żeby wszyscy wstali, że dziękowali. No inni byli przyzwyczajeni, że dziękowali przy tym posiłku siedząc. I taka drobna rzecz mogła doprowadzić właściwie do różnicy. A tu nam mówi, jeśli coś inaczej rozumiecie, to Bóg wam objawi, zostawcie to, nie sprzeczajcie się wokół tego. To są rzeczy takie, powiedzmy, drobne. Czy ja mam stać? Ja mnie to właściwie w niczym, w żadnej ujmy nie zrobi. Czy ja, czy ten, który właśnie stanie, czy wszyscy staną, czy wszyscy siedzą. Dla mnie to nie ma właściwie żadnej wartości. Ale dla niektórych może taka błaha rzecz jest taką wielką wartość, że ją stawia ponad wszystko i nawet może przyjść do różnych starci do niezgody. I dlatego jak dobrze jest właściwie, o ile wtedy, ile nas wtedy jest doskonały, to rozumiejmy, ale czego nie
to czekajmy, nam to Bóg objawi. Ale Bóg może nam właściwie wiele objawić, o ile my to słowo studiujemy i zawsze będziemy myśleć o tym, że ono mówi do mnie. My często właśnie uważamy, jak to słowo jest rozważane, to często jest tak, o jak dobrze, to teraz do mnie do tego przemówił, ale nie nic. Czy ono do mnie ma nie przemawiać? To już jestem właśnie na bardzo, bardzo niedobrej pozycji, jak ja uważam to do tego, czy do tego, bo dobrze. O, ta mowa była do tego. Do mnie ona jest. Do mnie ta mowa, ja muszę właśnie wiedzieć, że to jest do mnie. I wtedy, kiedy ja wszystko będę przyjmować, że to jest do mnie, będę umiał rozeznać to dobre od złego. I ten pokarm ja muszę przyjmować. Zobaczmy, co nam pisze list do Żydów, 5 rozdział. Ten ostatni wiersz. Ale doskonałym. Tu właśnie jeszcze chciał parę słów i powiedzieć o tej doskonałości. Ale doskonałym należy twardy pokarm. To jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozumieniu dobrego i złego. Ja będę miał te myśli wyćwiczone wtedy, kiedy będę to słowo przyjmował zawsze, że ono do mnie przemawia. Ile razy? Sam powiedzieć teraz, chociaż to może nie jest na miejscu o sobie mówić. Ale ile razy słysząc słowo, muszę się stuknąć, no w tym miejscu jeszcze muszę się poprawić. Albo tu właśnie jeszcze coś ze mną jest nie w porządku. I to właśnie do tego Duch dąży, żeby do każdego to słowo przemawiało. A przede wszystkim właściwie i do mnie. Apostoł Paweł, kiedy pisze w liście do Efezów o tym doskonałym mężu Bożym, on tam ma te myśli o tej doskonałości Chrystusowej. Ta całość, Chrystus jako głowa, a my jako ciało. Ale my jesteśmy cząstkami tego całego ciała. I my właściwie też należymy do tego doskonałego męża Bożego Chrystusa. I dlatego nam apostoł tu mówi w tym liście do Efezów, ten czwarty rozdział, iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary, znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. W męża doskonałego. Nam RWS napisze nie męża doskonałego, tylko tam napisze męża dorosłego. Dorosłego męża. Co nie ma nic do tego, czyli dorosłego, żeby dorość do tego, bo my wiemy, że my będąc tu na tej ziemi doskonali, nie będziemy. Te nowe tłumaczenie ma do męskiej dorosłości, czy jakoś tam mówi. Czyli tu są te różne różnice, ale my musimy jednak właśnie myśleć o tym, co bardziej taki dokładniejszy, na dokładniejsze myśli chodzi. Dorosłego wieku, tak? A jeszcze poprzednie też, jeszcze poprzedni te zdanie. Jeszcze to poprzednie. Nie, to jest inaczej. Erwachsenem mamy. Do wzrostu męskiego, do tego męskiego, to nie jest doskonały mąż, ale ten dorosły. Chodzi o tego dorosłego męża. I dlatego, kiedy my właśnie będziemy się tym pokarmem, karmić, on będzie dla nas, to my właściwie będziemy wchodzić w tą dorosłość męża, który będzie umiał rozeznać to dobre od złego. I nad różnymi może drobnymi rzeczami my powinniśmy nie stawiać, powiedzmy, rzeczy na swoim miejscu, nie upierać się na swoim, dlatego że jednemu może Bóg objawił tak, drugiemu objawił tak, chociaż już jak wspomniałem, nie ma właściwie nic, żeby coś było w tym złego. Ale czekajmy zawsze na to, jak ktoś inaczej rozumie,
Bóg nam to objawi w pewnym czasie, dlatego że Bóg jest powiedzmy taki, że On nie chce, aby było jakieś nieporozumienia. Bóg nam to objawi, ale musimy Jemu dać ten czas właściwie, aby, żeby mógł nam to objawić. My sobie musimy to chcieć dać objawić. My musimy właściwie, tu już brat kiedyś wspomniał, my sobie to damy wtedy objawić, aby nie się umieli skłaniać do tych niskich. Do tych niskich będziemy umieli skłaniać, to wtedy właściwie Bóg nam będzie to umiał objawić. Ale my będziemy właściwie stali na swoim miejscu, będziemy patrzeli, moje zdanie mieć, żeby tu właśnie moje zdanie znaczyło, to wtedy my się staniemy takimi chwiejnymi. Chwiejnymi dlatego, że tym ciurze ciemności do tego właśnie nie dużo byśmy chwiejnymi stali. I dlatego nam później apostoł Paweł jeszcze mówi w tym liście do Efezów, mówi ten 14 wiersz, 4 rozdział, abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się za każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podjęcia błędy. My musimy właśnie patrzeć to, co nam mówi Bóg w sobie swoim. Te różne myśli tego, te nauki, które właśnie ktoś chce sam swoje myśli przeprowadzać. To jest to tak do takiego fortelu, żeby nas w błąd wprowadzić, żebyśmy się tarli w tym. Ale chcemy tylko i wyłącznie bazować na tym i patrzeć na to, co mnie to słowo ma do powiedzenia. Ale tu już czas chyba uciekał, a tutaj nie za dużo czasu. Pawle, który pisze w tym miejscu, który chciał sprawdzić, czy po daremnie nie biegł, poszedł do Jerozolimy, aby swoje myśli sprawdzić, skontrolować z tymi, którzy bezpośrednio z Panem Jezusem pielgrzymowali tutaj,
I na znak tej jednomyślności Piotr podał mu swoją prawicę, jak jest napisane. Mógł rzeczywiście tego nie czynić, moglibyśmy powiedzieć. To jest, można powiedzieć, choroba dzisiejszego czasu. Że jak ja już jakieś myśli zostały mi objawione, to na pewno one pochodzą od Pana. Już zaraz się mówi, Pan mi to objawił. Nie kontrolując ich z nauką braci, tylko od razu je po prostu przedstawiamy, niekiedy nawet i tu na tym miejscu, i zmuszamy pozostałych, żeby tak myśleli, jak i ja myślę. I niekiedy po latach, jeśli chodzimy z Panem, okazuje się, że to wcale Pan tak nie myślał, że to myśmy tylko tak myśleli. Dlatego potrzebna jest ta druga część tego wiersza, a jeśli o czymś inaczej myślicie, to i Wam Bóg to objawi. Żeby tak się stało, to jest potrzebna pewna pokora w naszym sercu, żebyśmy te myśli potrafili przez pewien czas nosić i kontrolować je, trawić, i wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście one są myślami pochodzącymi od Pana. To są myśli Chrystusowe. Mamy takich dwóch mężów, u których Biblia pozytywnie wyraża się. O Abrahamie, o którym byśmy tak dużo mówili, ale o Locie też pozytywnie Biblia się wyraża. Dlatego, że tam pisze o nim jako o sprawiedliwym. Ale jeśli sobie przypomnimy to, co się stało z nimi, kiedy oni razem opuścili swoje domy i pielgrzymowali i doszli do pewnego momentu, że ich słudzy zaczęli wieść spór między sobą. Abraham jako pierwszy powiedział: jeśli ty pójdziesz w prawo, musimy się rozłączyć. Jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. A jak ty pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo. Dał mu pierwsze prawo wyboru. I tutaj nie mamy żadnej wątpliwości, że Abraham kierował się myślami pochodzącymi od Boga. Natomiast Lot skierował swój wzrok na te rzeczy piękne z tego świata pochodzące. Na piękną ziemię nadjordańską i wybrał to. I tutaj zauważamy, że myśli Abrahama i myśli Lota nie były jednomyślne w tej rzeczy. I w wielu rzeczach może się nam tak samo zdawać, że my mamy rację, ale niestety po jakimś czasie zauważamy, że to nie było tak. Abraham w pokoju oczekiwał na rozkazy pańskie i otrzymał je. I otrzymał obietnice, które tam możemy w pierwszej księdze Mojżeszowej wyczytać. Także to są te myśli tutaj wskazują na jednomyślność. I to jest nasza siła, możemy powiedzieć, jeśli my jesteśmy w stanie w jednomyślności tutaj pielgrzymować. No, mówimy o tych rzeczach i już dużo było wspomniane o różnych sprawach, które mogą być w różny sposób interpretowane, w różny sposób różni bracia mogą do nich podchodzić. To powinniśmy może jeszcze więcej powiedzieć, żebyśmy mogli się czegoś też i nauczyć przy tej okazji, bo to jest czas właśnie na to, abyśmy się uczyli. I przede wszystkim Abraham powiedział do Lota: jesteśmy braćmi i niech nie będzie sporu między nami. To jest bardzo ważna rzecz. Jesteśmy braćmi i niech nie będzie sporu między nami. I Słowo Boże wyraźnie pokazuje, że spór to jest rzecz, którą wróg Boży pomiędzy wierzących wkłada. Że spór, kiedy powstaje, to jest w sercu coś już zasiane przez złego. I spór może się rozwijać wtedy, kiedy jest dwie strony do sporu. Bo jeśli jest tylko w jednym sercu sporna sprawa jakaś, to ona nie może się rozwinąć, jak nie znajdzie podatnego gruntu po drugiej stronie. Musi być dwie strony do sporu.
I dlatego Słowo Boże wyraźnie mówi, żeby kiedy by miał spór powstawać, to żebyśmy od tego uciekali. Że sługa pański powinien być z dala od wszelkiego sporu. I teraz byśmy chcieli może też coś powiedzieć na temat, co się zdarza właśnie, że różne są myśli. Chociażby brat tutaj wspomniał o modlitwie przy jedzeniu. Albo przy łamaniu chleba. Są takie kraje, gdzie wierzący wstają wszyscy, kiedy chleb jest łamany. I teraz ktoś powiedział, no to jak w końcu? Czy przy tym jedzeniu to ma się siedzieć, albo ma się stać? Jak tą sprawę rozstrzygnąć? Słowo Boże nas poucza i w tej sprawie. Więc są rzeczy, które w Słowie Bożym są wyraźnie powiedziane. Jak się ma czynić? A są rzeczy, w których nie ma żadnej mowy. A są rzeczy, o których możemy się domyślać z pewnych okoliczności, które są nam pokazane. Są rzeczy, które są ogólnie przez ludzi przyjęte jako rzeczy dobre i powinno się je, jakby można powiedzieć, dalej tak wykonywać, żeby nie powstawało jakieś zgorszenie, jakiś rozdźwięk, jak to jest też napisane, nie dawajcie żadnego zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Czyli jakby można powiedzieć, my powinniśmy wiedzieć, jak się Żydzi zachowują, my powinniśmy wiedzieć, jak się Grecy zachowują i my powinniśmy wiedzieć, jak się Zbór Boży zachowuje. I wtedy dopiero możemy rozstrzygnąć takie trudne sprawy, że apostoł Paweł wiedział te rzeczy, to wiemy stąd, że on mówi, dla Żyda stałem się jako Żyd. On z Żyda był z urodzenia, ale Greka też poznał. Poznał też i inne narody i on potrafił, mówi, dla wszystkich stałem się takim, żeby tak czy inaczej mogli oni być zbawieni. Czyli tu nie chodzi o to, że Paweł coś zrobił gorszącego, że zrobił coś takiego, co niezgodne ze Słowem Bożym jest. Nic takiego nie zrobił, tylko w takich rzeczach mało ważnych, jakby można powiedzieć, on potrafił zawsze wybrać tą opcję najbardziej odpowiednią. Czyli potrafił się zachować tak, że to było ku zbudowaniu. Ku, jakby można powiedzieć, zbawieniu tym ludziom, którzy słuchali albo widzieli jego zachowanie. I on umiał zawsze te sprawy rozstrzygnąć. I chociażby, jakbyśmy chcieli rozstrzygnąć tą modlitwę przy jedzeniu, postać albo siedzieć. Jak to powinno być uczynione? To nie jest wcale trudne, bo my zawsze znajdujemy się w jakimś kraju, znajdujemy się w jakimś obszarze. Więc jeśli bracia w Polsce całe życie, większość braci siedzą przy jedzeniu i dziękują, to ja powinienem tę sprawę przyjąć i zastanowić się, czy to jest dobrze, jeśli ja przy wszystkich stanę i będę ich zmuszał do tego niejako, żeby również oni powstali, skoro... To, że to jest sprawiedliwsze, że to jest ważne, że to faktycznie tak musi być. To znaczy własna sprawiedliwość, że to, co było tutaj jest napisane, że Paweł od tego odstąpił, to ja będę przy tym stał. Czyli już tu jakiś rozdźwięk będzie. Jeśli załóżmy, wiem, że na wschodzie, bo to ten obyczaj jest przeniesiony ze wschodu, załóżmy w byłych krajach Związku Radzieckiego, wierzący wstają zawsze do modlitwy, zawsze wstają. I nawet jak śpiewają pieśni, to też wstają. Jak oni by tutaj przyszli i popatrzyli, że my śpiewamy siedząc, to nie jeden by powiedział, absolutnie tak nie może być. Wy siedzicie, wy znieważacie Boga z tego powodu. Jeśli by się opierał na własnej sprawiedliwości. Ale jeśli by miało usposobienie chrystusowe apostoła Pawła, to by usiadł razem z nami i niczego złego by nie myślał, ale by pojechał do własnego kraju i by wstał. Tak samo i my, jeśli jedziemy do tamtego kraju, to też razem z nimi wstajemy śpiewać pieśni. I po prostu to na tym sprawa polega, że ani nie jest źle, kiedy się siedzi przy modlitwie, przy jedzeniu, ani nie jest źle, kiedy się stoi. Tylko trzeba po prostu te sprawy rozważyć. Czy w tej konkretnej sytuacji Panu się to podoba, albo ja, własnym ja, chcę innym coś narzucić. I to jest właśnie w ten sposób myślenie o tych sprawach takich trudnych,
bo niekiedy z tego powodu powstają rozerwania pomiędzy wierzącymi. Jeśli się spotka takich dwóch, co tą własną sprawiedliwość chcą dalej utrzymywać, własnym zakonem się posługiwać, a nie tym zakonem wolności, o którym mówiliśmy, to może dojść pomiędzy nimi do rozerwania, bo ciało nawzajem ruje. Bo w ciele to tak jest, że jeden musi być wyższy, a jak nie może być wyższy, to będzie wszystko robił, żeby go pokonać, tego, którego widzi jako przeciwnika. W taki czy w inny sposób. A jeśli w Duchu Chrystusowym ta rzecz jest, to Duch Chrystusowy ma w sobie to, że zawsze się uniża, że do każdej sprawy się dopasuje jako niższe. I wtedy nie ma żadnego rozdźwięku. Chce ktoś dziękować za jedzenie stojąc, niech sobie stoi i nie dziękuję, mnie to nie gorszy. Ale niech również go nie gorszy, że ja siedzę w tym momencie, bo ja jestem tak nauczony po prostu. Bo Słowo Boże tej sprawy nie reguluje w taki sposób, że wyraźnie, jednoznacznie mówię, musi się siedzieć albo musi się stać. Jeśli my będziemy właśnie w tym Duchu Chrystusowym pokory tę sprawę rozważać, to nam Bóg objawi zawsze, jak my mamy się zachować w danej sytuacji. Bo by było rzeczywiście trudne, jakbyśmy próbowali pojechać na wschód i narzucić tym braciom to, co u nas jest, albo na zachód, narzucić im, albo oni by do nas przyjechali i próbowali nam coś narzucić. Po prostu my musimy zawsze w tym zakonie wolności postępować i dopasować się zawsze do tego zakonu wolności w Duchu Chrystusowym. I tutaj właśnie o to chodzi, że to wam Bóg objawi. Co jest ważne, ma znaczenie. Bo jest wiele sporów takich, czy wierzący mają łamać chleb wieczorem, albo z rana, albo o jakiejś określonej porze, albo ten chleb musi być taki, albo inny. I to wszystko są te rzeczy, które człowiek własnym rozumem doszedł i zmieszał z zakonem, podpierając się z zakonem, czyli bardzo często przyjmując coś z żydostwa, bo to jest szczególnie nieczyste, jeśli się to przeniesie w taki literalny sposób na grunt chrześcijaństwa, to bardzo zanieczyszcza właśnie ten zakon wolności. Dlatego, że po prostu wchodzi tutaj stary człowiek ze swoim ja i usiłuje narzucić coś, czego się nie wymaga, co nie jest potrzebne, co jest przeszkodą, co po prostu hamuje wzrost wierzących. I po prostu wpędza ich do jakichś rzeczy, które po prostu Pan nie nakazał. Tak jak to było w Antiochii, kiedy przyszedł apostoł Piotr, to żył po pogańsku razem z nimi, bo tam wyraźnie jest powiedziane, żyć po żydowsku i żyć po pogańsku. I te rzeczy nam właśnie tłumaczą, że w jednym kraju się żyje po polsku, w drugim kraju się po rosyjsku żyje, bo są Rosjanami. A w Antiochii byli pogani i żyli po pogaństwu. A kiedy Piotr tam przyszedł, to powinien żyć po pogaństwu akurat. Bo poganie w niczym nie naruszali Słowa Bożego ci, którzy właśnie uwierzyli. Oni w łasce trwali i tam jak Barnaba przyszedł, to też zauważył, że faktycznie oni całym sercem trwali przy Panu. I tą sprawę właśnie jeszcze tam rozwijał i nakazywał i prosił i zachęcał, żeby tym całym sercem trwali przy Panu. I właśnie to, że oni w taki sposób czy inny się zachowywali, czy spożywali pokarmy, to wcale nie miało żadnego znaczenia dla ich zbawienia. Ale wiemy o tym, że kiedy przyszli pewni ludzie od Jakuba, to zaraz się tam zrobiło zamieszanie, narzucili pewne rzeczy z własnej sprawiedliwości, bo im się wydawało, że to co w Jerozolimie, to co żydowskie, to jest lepsze. I po prostu nie jeden może z tych pogan nawet uwierzył w to i też zaczął się zachowywać w taki sposób. Bo i Piotr nawet tą obłudą został zwiedziony i odstąpił od spożywania pokarmów razem z poganami. I Barnaba nawet został zwiedziony. I po prostu widzimy, że to jest wielkie niebezpieczeństwo. Czyli my musimy rozumieć, na czym ta sprawa polega i nie wnosić własnej sprawiedliwości. Żeby mamy poznać, jak w danej sytuacji mamy się zachować. Czy tak jak wszyscy, albo być tym ekscentrykiem, tym dziwolągiem, że ja jednak mam swoje i będę wam tutaj tą sprawę narzucał, bo mnie się tak podoba. Jest załóżmy tak wychowane, bo miałem takiego nauczyciela, on mi to tak przekazał i to jest dobre, bo ja jestem Pawłowy, albo Apolosowy, albo jakiś inny. I to jest właśnie ta własna sprawiedliwość, to jest własne ja, to jest stary człowiek. A tutaj wyraźnie
napisane, że ilu nas wtedy jest doskonałych, którzy wejrzeliśmy w ten doskonały zakon wolności, to powinniśmy przede wszystkim nie prowadzić do żadnego sporu. Żeśmy powinni, jeśli inaczej ktoś myśli, to zaczekać na tą sprawę. Bóg tą sprawę objawi. My wiemy o tym, że był mąż Boży, któremu Bóg dał zrobić to przewodzenie w reformację, Luther, to on mówił, jeśli nie rozumiesz Słowa Bożego, to zostaw go, niech ono tam stoi, bo ono jest dobrze napisane, tylko ty go nie rozumiesz i przyjdzie taki czas, że to Słowo do ciebie przemówi, Bóg cię objawi, co tam w tym Słowie jest napisane. Tak samo i my, jeśli które rzeczy niedokładnie rozumiemy, albo one są w jakiś sposób sprzeczne z tym, co inni czynią, więc powinniśmy to Panu przedkładać, aż nam to objawi. Ale ten 16 wiersz nam stawia warunek taki, że tylko trwajmy w tym, co już tu osiągnęliśmy. Ten stary przekład mówi, że postępujmy, idźmy po tym sznurze jednym, sznur wiary, a w innym tłumaczeniu jest napisane, wstępujmy w ścieżki, jakby można powiedzieć. Jakie ścieżki, jakie ślady, jaki sznur? No to wszystko jest od Boga, jedna rzecz. Jest napisane w Jeremiasza, szukajcie tych ścieżek starych, które to są ścieżki, które prowadzą do dobrego. Które prowadzą do dobrego. I to tak właśnie jest i dzisiaj aktualne. To, co czytamy w tym Jeremiasza, przeczytamy właśnie, to chyba jest 6 rozdział, jak się nie mylę. Szesnasty wiersz 6 rozdziału. Tak mówi Pan. Przystańcie na drogę i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrości nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. To, cośmy tutaj słyszeli, że rozważać trzeba, rozmyślać trzeba, że nie można myśl mi jakaś przyszła do serca i od razu gorąco już ją muszę wypowiedzieć, już ją muszę narzucić innym. Ja ją muszę długo rozmyślać, przepuścić przez wszystkie sita, przez sito prawdy, przez sito sprawiedliwości, przez sito dobrego obyczaju, łaski, innych rzeczy, przez sito, czy to wypada akurat powiedzieć temu słuchaczowi, który tutaj siedzi, bo to może jest dziecko i on tego pokarmu nie przyjmie, może to jest ktoś taki, kto po prostu pierwszy raz z tymi rzeczami się zetknął i ja muszę mu w szczególny sposób to podać, żeby on to zrozumiał. Ja to muszę wszystko widzieć. Dopiero wtedy mogę te myśli wypowiadać. Bo to, co jednemu pomoże, drugiemu może zaszkodzić. I dlatego to jest takie ważne, co tu jest napisane. Przystańcie na drogach. Przystańcie, że trzeba zatrzymać się w tych sprawach. Bo nawet jak widzimy proroka Samuela, który mówi do Saula, czyli Saul jest usposobieniem cielesnego człowieka, to Samuel mu wyraźnie mówi, zatrzymaj się, bo mam ci do powiedzenia Słowo Boże. Bo nie może ten Saul pędzić, bo to był człowiek wyrośnięty, faktycznie był objawem takiego zdrowia, a taki człowiek rwie do przodu ciągle i faktycznie można powiedzieć i wierzący, jeśli ma cielesne usposobienie, to on rwie jak rumak do przodu, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się zatrzymał na tych ścieżkach i tutaj jest przystaną, jakby można powiedzieć, i na tych drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki. Czyli nie tylko przystańcie, ale patrzcie i pytajcie się, która to jest droga do dobrego, która to jest droga, bo przez to jak my będziemy, przystaniemy, zatrzymamy się, przemyślimy, a później będziemy się rozglądać, później będziemy pytać jeszcze, co inni na to chcą powiedzieć, jakie ich jest zdanie i okazać się może, że my mamy całkowicie zdanie, całkowicie rację, ale może się okazać też, że nie jest to czas, żebyśmy o tej swojej racji akurat teraz mówili. Że Pan musi też i przygotować nam czas odpowiedni, żeby to słowo trafiło na podatny grunt. Bo tak może właśnie być, że ktoś nam mówił jakieś dobre rzeczy, a myśmy się zbuntowali w tym momencie i odeszliśmy i zrobiliśmy wiele złego z tego powodu, chociaż on nam dobrze mówił. Dopiero po latach doszliśmy
dobrze mówił, a ja jednak byłem krnąbrny, bo tak się słowo Boże tak mówi, krnąbrny. I właśnie narowisty jest człowiek, jego dusza, jeśli tu chodzi o cielesne usposobienie. Uporny. I tak jest to na wszystko przez słowo scharakteryzowane. I dlatego właśnie znając siebie, znając na starą naturę, jaka ona jest, powinniśmy się dać i kształtować przez słowo Boże, żebyśmy rzeczywiście przystanęli, żebyśmy patrzyli, żebyśmy pytali, żebyśmy po prostu ten stosowny czas zawsze znaleźli, żebyśmy po prostu mogli zawsze ku dobremu, tak jak tutaj jest napisane, iść tą drogą, która prowadzi ku dobremu. Bo Abraham to, że powiedział, jeśli ty pójdziesz w prawo, a ja pójdę w lewo, to on przede wszystkim ku dobremu chciał to uczynić, bo powiedział wyraźnie, nie może być sporu między nami, bo tutaj obcy ludzie mieszkają. Tu są ludzie, którzy po prostu Boga nie znają, a my mamy im dać świadectwo dobre, bo po to Bóg powołał Abrahama, by był świadectwem. Po to został powołany Izrael, żeby był świadectwem, żeby byli kapłanami i królami pośród narodów, a oni się z tymi narodami zmieszali i dali bardzo złe świadectwo. I również dzisiaj wróg będzie wszystko robił, żeby dzieci Boże w takim samym złym kierunku prowadzić, żeby zniszczyć to świadectwo, które może właśnie każde dziecko Boże złożyć. Żeby zniszczyć to światło. To wszystko wróg ku temu dąży. A my powinniśmy się temu przeciwstawić jako mądrzy, jako duchowi, jako pouczeni i po prostu dać się poprowadzić w taki sposób, jak to też i apostoł Paweł dał się zawsze prowadzić. Że on potrafił wyczuć ten łagodny, jakby można powiedzieć, powiew ducha Chrystusowego. Duch zabronił mu Jezusowi iść w tym kierunku, poszedł w innym kierunku. I słyszał głos, jakby można powiedzieć, tego łagodnego ducha Jezusowego i nie dał się właśnie w taki sposób wypchnąć niekontrolowane, chociaż to dzieło, które on czynił, czy ono by było w Azji, czy ono byłoby w Macedonii, to by było tym samym dziełem, tym samym głoszeniem Ewangelii. A jednak Panu się upodobało, żeby szedł do Macedonii. I tam były akurat właśnie ten owoc duży, bo dał się pokierować. I to jest właśnie to, co tutaj jest zawarte w tym Słowie Bożym. Wyjaśnił, jak my to powinniśmy rozumieć. Jeszcze może co do tego króciutko chcielibyśmy zajrzeć, co apostoł Paweł, kiedy on ten cały list pisał, on już właściwie naprowadzał, bo dosyć szczegółowo do tej sprawy w tym drugim rozdziale. O tym jednorozumieniu, o tej jednomyślności. On tu później mówi dalej, bądźcie wespół naśladowcami moimi braci, a upatrujcie tych, którzy tak samo chodzą. Jaki wzór u nas widzicie? Jak dobrze jest, żeby na siebie szukać takich dzieci Bożych, którzy na siebie tak samo chodzą, jak apostoł Paweł mówi, którzy tak samo chodzą. Bądźcie naśladowcami moimi. I teraz szukajcie takich, którzy mnie naśladują. A ja chcę naśladować Chrystusa. I wy szukajcie takich. I z takimi znajdziecie może więcej ich głębin tego wzoru, jaki nasze wzory mają. Ale do tego, co już było tu wspomniane, do tego wszystkiego trzeba tej uniżności. Już brat dużo o tym mówił i to właśnie powinno nam wystarczyć, żebyśmy umieli to zrozumieć. My mamy bardzo często coś, że my chcemy zawsze przeprowadzić swoją rzecz, swoje myśli. Ale czy my wtedy nie wracamy do tego starego, całkiem starego systemu, z którym my nic nie mamy wspólnego, ty musisz. Ja na przykład uważam, powiedzmy tak, ja uważam,
uważam, że mówię, ty musisz tak uważać jak ja. Czy to nie było to, co Żydzi chcieli wprowadzać w tych zborach, które pochodziły z pogan? Wy musicie się obrzezać. To jest w każdej sprawie. Jak ja sobie właściwie chcę mówić na ludzi, ty musisz tak uważać jak ja, czyli to jest ten stary zakon. Ty musisz, bo inaczej nie będziesz miał właściwie tej społeczności, nie będziesz miał tego kontaktu, nie będziesz właściwie tym, za jakim cię Bóg chce widzieć. Ale w tym drugim rozdziale apostoł mówi, on właśnie jest takim bardzo takim miłym, takim przyjemnym, takim pełen serca, powiedzmy, litości, przychylności do tych Filipian. On przecież wiedział, ile on pracy tam dołożył. I chodziło mu o te wspólne zrozumienie, o tą jednomyślność, o tym, żeby szli tą jedną drogą, tym jednym sznurem, to jedno zrozumienie. To mu właściwie tak było kosztowne. I on właśnie w tym drugim rozdziale mówi, jeśli macie jaką pociechę w Chrystusie, jeśli ma, mamy my jakąś pociechę w Chrystusie, mamy my. Tu mówi w tym nowym fraze, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości. Mamy my w Chrystusie jakąś zachętę, jakąś pociechę miłości, mamy my to. Czy On właśnie jest tą zachętą dla nas, abyśmy umieli postępować zgodnie z tym słowem? Jeśli macie, to jest takie pytanie, jeśli macie. Jeśli jaka społeczność ducha, czyli właściwie tą jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, czy my to odczuwamy, czy jest wśród nas ta wspólnota ducha, czy jest to współczucie i to zmiłowanie się z jednym na drugim, po co ja mam kogoś moim postępowaniem gorszyć? Czy to jest właściwie to zmiłowanie, to współczucie do drugiego, żeby go nie zgorszyć? My nieraz mamy to w nas, jak my tak chcemy swoje przeprowadzić. Obojętnie co, nie chce zgorszyć, czy on chce, czy nie. A może dobrze, bo jak się zgorszy, to się na tym więcej zastanowić. Czy to jest właśnie ta wspólnota ducha? Czy my właśnie według tego sznuru postępujemy? Apostoł Paweł mówi, dopełnijcie radości mojej. Dopełnijcie tej radości. To mówi apostoł Paweł. Czy nasz Pan też do nas tak nie mówi? Dopełnijcie tej radości mojej. Czy my jesteśmy w stanie tą radość dopełnić? Żeby on, właściwie, oczywiście są pociechą moją, ale dopełnijcie tej radości, dopełnijcie tego, żeby moja radość była zupełna i wasza była zupełna. Dopełnijcie tego. I bądźcie jednej myśli. Bądźcie jednej myśli. Tu właściwie jest jedność. Ma jedno tłumaczenie, to troszkę słowa są różne, ale jedna myśl jest. Abyście jedno rozumieli. I byście byli jedno rozumiejący. Ale tu właśnie apostoł Paweł w tym on chciał, żeby jemu dopełnić, żeby ta jego radość była dopełniona w tym, żeby on to widział. I czy Pan nasz też nie chce tego widzieć w nas, że to jest? Czy właściwie my umiemy to zrobić dla Niego? My wiemy dobrze, że jak my komuś chcemy zrobić jakąś pociechę i my mu zrobimy, on na pewno się z tego cieszy, raduje, to my też jesteśmy zadowoleni, jak ktoś z tego cieszy. Czy my nie powinniśmy być więcej zadowoleni z tego, jak się Pan z czegoś cieszy? Jak Jego radość jest w nas? Jak On się cieszy tego? I On nam daje wskazówki, jak my możemy Mu właściwie tej radości, tę radość Jego powiększyć, dopełnić tą Jego radość. My musimy mieć do tego wiele starania. A przede wszystkim, jak my to właściwie możemy zrobić? Apostoł Paweł, on właśnie mówił o sobie, żeby być jego naśladowcami, bo on wiedział, że on dopełnia tą radość Chrystusowi. On to czyni, on był całkowicie, był sercem, duszą.
dlatego później w tym trzecim, w tym drugim rozdziale mówi: nic nie czyńcie spornie. Nic nie czyńcie spornie. Nic nie czyńcie z kłótliwości. Jest w tym nowym tłumaczeniu. Czyli nic spornie, no bo spór to jest to samo co kłótliwość. Nic nie czyńcie spornie, nic nie czyńcie z kłótliwości. Albo przez próżną chwałę. Przez próżną chwałę. Jak my właściwie chcemy obstawać na swoim, to my sobie tą chwałę przypisujemy sami sobie. A to jest chwała próżna. To jest chwała próżna. Ta chwała nie jest właściwie w ogóle uznana przez naszego Pana. Nasza chwała, próżna chwała. My nieraz czynimy coś, że my się chcemy nie Panu podobać, ale myślimy, że może się to będzie naszym otoczeniu podobać, może naszym współwyznawcom się to będzie podobać, co ja będę czynił i oni mnie za to pochwalą. Próżna chwała. Nic nie czyńcie z próżnej chwały. My mamy się właśnie podobać temu, któremu ta chwała należy. Jemu. Nic nie cięcie z próżnej sławy albo w kłótliwości, ale w pokorze jedni za drugich mając myśli na siebie. Czy my to umiemy? Jedni z drugich miejcie wyższych na siebie. Pewnie no, kiedyś na samym rozważaniu, to nie było u nas w Polsce, to było za granicą, bracia właśnie rozważali ten temat, co był podejmowany. I kiedyś brat bardzo dużo mówił o tym, miejcie jedni drugich za wyższych nad siebie. Na końcu starszy brat jeden powstał, a czy ty to potrafisz? On się zastanowił, w pewnej chwili zastanowił, bo nie. A ten brat za siebie, ja też. Sprawa rozwiązana. Czy my to potrafimy? To jest ciężkie, to jest trudne, ale w tym właśnie możemy dopełnić tej radości z Chrystusowi. Czy my to umiemy? I dlatego też apostoł właściwie w tym trzecim rozdziale później o tym wspomina, o tym jednym zrozumieniu, o tym naśladowaniu Jego. Tu właściwie to była jedna największa radość, z której on mógł czerpać. Ale my musimy pamiętać o tym, ta radość, ta radość Pana. Dlatego największa właściwie radość, która może być, żebyśmy mieli właśnie iść według tego sznuru i nic nie robić z kłótliwości. Jak my się do tego mamy zastosować, żeby jednić, żeby właśnie tych sporów, to przed chwilą tu brat Janek nam wyjaśnił. I myślę, że to nam jest dosyć, że zostało zrozumiane. Ciała, aby się stało Jego ciało, chwalebnemu ciału podobne. My widzimy, że Bóg, jesteśmy tego świadomi, obserwuje swój lud. My to mamy bardzo szeroko opisane w Starym Przymierzu, że przemarali, że były różne sprawy, Bóg mężom swoim mówił. Powiedz ludowi tym, widziałem to. I chodzi o to, że zawał to, co było w oczach. I moi kochani, korona moja, chwała moja, jak mówi ten sam apostoł na imię Jezu, słowa Bożego. Bóg też ogląda nas. Chodzi o to, abyśmy więcej patrzyli na te sprawy, że jesteśmy gośćmi i przychodniami. Wtedy mniej będzie
niech to zajmowały te sprawy, które teraz nas tak absorbują, tak mocno nas nurtują. No pomyśl, droga duszo, ile my czasu na 24 godziny poświęcamy sprawom pańskim? A ile poświęcamy czasu na te wszystkie rzeczy, żeby jakoś to ciało nasze nie miało, mówią delikatnie, jakieś krzywdy czy jakiegoś uszczerbku? I tu mamy odpowiedź. Tu mamy właśnie tą odpowiedź. Ten sam apostoł Paweł, brat Janek już wspominał, on robił namioty. On nawet tym zarobkiem jeszcze żywił drugi. I chodzi o to, że mamy wyraźnie to powiedziane. O królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam przydane. Do tyle razy Pan mówi, czy wierzysz temu? Chodziło o inną okoliczność, ale o same stwierdzenie. Chodzi o to, abyśmy mocno trwali w tych sprawach, które nam są dane i których nam nikt nie odbierze. To jest najważniejsze. Świat by chciał zrujnować zbór Boży, bo on od samego początku to czyni. I dlatego tak mocno musimy stać w tym, co nam jest dane do naszych serc. My mamy liście do Galatów, w 4 rozdziale wiersz 26 nam mówi, lecz ono górne Jeruzalem jest wolne, które jest matką wszystkich nam. I to jest ta nasza droga, to nasze pielgrzymstwo. Myśmy słyszeli dużo o tych mężach Bożych, o tych wszystkich, ale nigdy nie możemy zapomnieć, że my też jesteśmy tym. I też idziemy do górnego Jeruzalemu, skąd Pana i Zbawiciela oczekujemy. Słyszeliśmy też te słowa z Kolosan 3 rozdziału, ten 1 wiersz, o tym myślę, co jest w górze. I to są te rzeczy, które książę tego świata przeszkadza nam bardzo mocno, abyśmy o tym nie rozmyślali. Bo czy my o tym będziemy rozmyślali, tym bliżej stoimy przy Panu. To jest też zrozumiałe, a on tego nie chce. I dlatego nie zgłosiło serce wasze. Wierzycie w Boga i nie wierzycie. I w dumowie samego jest wiele mieszkań. A gdyby było inaczej, wiesz, bym wam o tym nie mówił. I trzeci wiersz nam pięknie pozostawia, idę, aby wam zgotował miejsce, a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę zawsze, abym i wezmę was do siebie, żebyście gdzie mijaje i wy byli ze mną. Tam już nie będzie smutku, nie będzie płaczu, nie będzie tych spraw, które tu jeszcze nie raz nas nękają, bo będziemy mieć to chwalebne ciało, podobne naszemu Panu. To podłe ciało, o którym mówi Słowo Boże, ono tu zostanie. Z prochu powstało i w proch się musi obrócić. Ono jest skażone, ono jest przylepione najróżniejszymi przywarami, grzechem, obciążone różnymi rzeczami, które się nie podobały Bogu. I to w tym ciele nie możemy oglądać Boga. I tak cudownie to Bóg odmyślił, że da nam te chwalebne ciała, w których się będziemy cieszyć i radować. To nowe imię. Te wszystkie wspaniałości. Pan Jezus otworzy tą księgę barankową, którą nie będzie mógł nikt otworzyć. Tam nie ma dostępu żadna siła do niej. Pan Jezus otworzy te pieczęci i odczyta to nasze imię, to nowe imię, to imię wieczności, już w tej ojczyźnie, w tej, która jest przez Jezusa Chrystusa, stała się naszą własnością. W 17 rozdziale Ewangelii Jana, 24 wiersz nam mówi, Ojciec, któryś mi dał, chcę, aby gdzie ja jest i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moją, któryś mi dał, abyś mnie umiłował przed założeniem świata. To pragnienie Pana było, ale to pragnienie jest udokumentowane, bo Pan Jezus zmarł, aby nas oczyścić, aby nas powołać, aby nas przenieść do czesności, do wieczności. Takie jest i to pragnienie udokumentowano na Golgocie. Pragnął i dałby Bóg łaski, aby nas wszystkich, jak tu jesteśmy, było coś to pragnienie być w domu ojcowskim. Przygotowywać się do tego domu ojcowskiego. Umundurować się w Słowie Bożym, w tej sile duchowej, abyśmy ten dzień oglądali tak, jak Pan sobie życzył. Aby ten dzień
połączenia oblubienicy z oblubieńcem był tym naszym celem i dniem naszej nieskończonej radości. Bo to będzie dzień Becela barankowego, który nie będzie miał końca. I tak zawsze z Panem będziemy. My rozumiemy, że tu też nie jesteśmy sierotami, bo ostatni rozdział Mateusza i ostatni wiersz mówi nam druga połowa tego wiersza, a oto jam jest z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mateusz 28, ostatni wiersz. Pan jest z nami, duchowy, u nas niesie na swych silnych ramionach. Ale w ten czas, na ów czas, twarzą w twarz, jak my mówi Słowo Boże. To jest ta wspaniałość. Obyśmy, bracia i siostry, o tym jak najwięcej rozmyślali, tym żyli i tego, tej wieczności oczekiwali. Jednak o tych dwóch wierszach, o 18 i 19, wspomniał tutaj, dlatego, że to są wiersze, które pokazują nam wynik, jeśli nie postępujemy tak, jak tutaj rozważaliśmy w tych powyższych wierszach. Wynik niejednomyślności. Kiedy zaczynamy postępować według własnych porządliwości, według własnej sprawiedliwości, według własnych myśli, to się dzieje właśnie to, co mamy napisane w 18 i 19 wierszu. Możemy być tymi złymi pracownikami i postępować jako wrogowie Krzyża Chrystusowego. Nawet jeśli zabraliśmy się z ludem Bożym i wróciliśmy do pewnego momentu, ale kiedy ciało nie mogło nadążyć z duchowymi rzeczami i zaczęło się sprzeciwiać, w ten sposób tworzy się partyjnictwo, sekciarstwo, wtedy szuka ciało swego, to tutaj są efekty tego. Tych wiersza. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. I jeśli rzeczywiście zastanowimy się dobrze, czy my w naszym postępowaniu działamy jednomyślnie z myślami chrystusowymi, to wtedy pomagamy w tym dziele pańskim, a jeśli szukamy swojego, to wtedy przeszkadzamy, gdyż myślimy o rzeczach ziemskich. To są bardzo poważne rzeczy w tym miejscu. I musimy na nie zwrócić uwagę. U Boga nie ma rzeczy pośrednich. Jak mówił do Izraela, dzisiaj kładę przed Tobą życie i śmierć, a trzeciej rzeczy nie kładę. Tak samo i tutaj. Albo będziemy posłuszni, albo będziemy nieposłuszni. Albo będziemy pokorni, albo będziemy niepokorni. Albo będziemy jednomyślni, albo nie będziemy jednomyślni. Nie ma alternatywy jakiejś trzeciej. Z czegoś pośrodku. Dlatego Pan nas wzywa, abyśmy upatrywali tych wzorów, które On na pewno ma. Chociaż jest to już czas ostateczny. Chociaż wszystko jest może na wygląd oka słabe, to jednak te 7000 tych swoich Pan zawsze ma. Pomiędzy swoim ludem, z których możemy tą siłę duchową czerpać i pomimo, że jak już słyszeliśmy niejednokrotnie, nie znajdziemy tych wzorów doskonałych, ale musimy szukać, które wzory nasadzają się na tej niewzruszonej skale, którą jest Chrystus, to na takich wzorach możemy po prostu się opierać i możemy budować naszą wiarę oczywiście na Chrystusie i możemy z dnia na dzień wzrastać i dążąc do poznawania tych niebieskich rzeczy. Bardzo poważne, że tutaj dwa wiersze, które tutaj akurat nasz serc poruszył, gdyż one wyraźnie
pokazują, że ci nie mają tych rzeczy pospolitej w niebiesie. W 17 wierszu żeśmy zauważyli, mamy upatrywać tych, co tak chodzą. Tam jest powiedziane to Wyzbędowi. A w 18 jest mowa, wiele ich chodzi. Sobie samemu chodzi. A teraz płaczą, mówię, że są nieprzyjaciółami krzyża Chrystusowego, których koniec jest zatracenie. Nie ma innego wyjścia. To jest wyraźnie napisane, koniec jest zatracenie. Których Bóg jest Bóg, a chwała w hańbie, który się o rzeczy ziemskie starają. Ich ojczyzna zostanie na ziemi. Oni nie mają myśli o niebiańskiej ojczyźnie, bo oni nie są obywatelami nieba. Obywatel nieba to ten prawdziwy zrodzony z wiary, który tu żyje i myśli o tym, co jest przed nim i dąży myślami tam, gdzie jest ten zarządzający tym wszystkim, a on odziedziczy w tym miejscu dziedzictwo. Piotr wyraźnie to nazywa i mówi o tym. Drugi list. Ci są stóp 17. Można to przeczytać cały ten drugi rozdział, ale zacznijmy od 17. Ci są studniami bez wody. 19. Wolność obiecują. Sami będąc niewolnikami skazy. Albowiem kto jest od kogo przezwyciężony, temu też jest zniewolony. Koniec. Zniewolony grzech. Koniec. Sługą grzechu. Koniec. A ja jestem wolny w Chrystusie. A ten jest zniewolony grzechem. Nie ma wyjścia. Koniec jest zatracenie. I teraz on mówi, że tacy by mogli być w tym zgromadzeniu wśród tych świętych. Oni by mogli być. Bo ponieważ oni uszli pluga z świata przez poznanie, czyli coś było, że oni byli w miejscu i doszło z nich poznanie Pana Jezusa, to jest wiersz 20, Zbawiciela Jezusa Chrystusa, i znowu się tymi uwikławszy, zwyciężeni bywają. Zapomniał miejsce w kongresie. Stały się ostateczne rzeczy ich gorsze niż pierwsze. Byłoby im lepiej i tak dalej. List do Hebrajczyków, rozdział 4 mówi, w czwartym wierszu, albowiem nie może jest, niemożliwe to jest, aby ci, którzy raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego, skosztowali dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, mocy, która nas wprowadza, ta moc zniewolenia tej ziemskiej rzeczy jest wyciszona tą potężną mocą Pana z niebios, który nas nią otula, byśmy byli wolni od tych mocy zewnętrznych i mogli myśleć o tym człowiek, o czym to człowiek zwykły nie mógł myśleć, myśleć o rzeczach niebiańskich. Gdyby otwarli, aby się zaś odnowili ku pokucie, jako ci, którzy sobie znowu krzyżują Syna Bożego i jawnie Go sromocą. Koniec. Mateusz, w Ewangelii Mateusza jest to nazwane bluźnierstwo Ducha Świętego. W 1 Piotra czytamy, w tym wierszu, co rozważamy, to tam mówi, że oni hańbią krzyż Chrystusowy. Co to jest ten krzyż Chrystusowy? Pierwszy list Piotra w pierwszym rozdziale mu nam mówi, że my wiemy o tym 18 wierszu, że zostaliśmy wykupieni od marnego obcowania od ojców. List do Kolosan nam mówi w rozdziale drugim, że my byli umarli 13 wiersz w grzechach i jesteśmy ożywieni. 14 wiersz mówi, że zmazany został on przeciwko nam, przeciwko człowiekowi, cyrograf i przybity do krzyża. Czyli co to jest ten cyrograf? List do Efezjan 2:15 nam odpowiada, co to jest ten cyrograf. Jest to nieprzyjaźń. To jest zakon przykazań, który zależał w ustawach. Ale Bóg stworzył coś innego. On stworzył jednego nowego człowieka, czyniąc pokój.
oni sobie chodzą według własnej oceny. Piotr, Jan mówi, że oni byli wśród nas, wyszli z nas, a teraz się stali przeciwnikami. Oni tu są, dlatego ten apostoł Paweł w całym tym zamyśle tego rozdziału mówi, że mamy mieć oczy szeroko otwarte w światłości przejrzenia Słowa Bożego, żeby upatrywać ich wszystkich. I ich tam nazywał. Teraz mówi, skoro jesteście w tej mocy Bożej zamknięci, upatrujcie tych, którzy dobrze chodzą. Wy macie poznanie dobrego i złego, jak tam było wspomniane. I teraz mówi, płaczę nad tym, bo trzeba płakać nad umierającym człowiekiem, który nie spostrzegł, że został wywiedziony w te same miejsce do tego gnoju, z którego wyszedł zaprowadzony tam. Należy płakać, że myśmy się stali w tym przypadku nie, że nie potrafili podać to i zatrzymać go w tym dniem biegu, żeby nie wpaść do przepaści, której koniec się nazywa zatracenie wieczne. Oni mają, Bogiem ich jest brzuch. Niektóre tłumaczenie mówią, że ten luksus tego życia codziennego zatracił myśl o rzeczach potrzebnych. O nie się nie trzeba starać, o nie nie trzeba prosić, gdy one mają, są zamknięte w tej dobroci, dobrobycie naszym i zapominamy, żeśmy to od Boga otrzymali. I chwała jest w tych ziemskich lubościach, co Piotr pisze, że oni się walają w tym, w czym kiedyś byli, co sromociło ten krzyż Chrystusowi, a on nam mówi o powołaniu. List do Tesaloniczan mówi, pamiętajcie na wasze powołanie, jak macie postępować, by się rozdział 4, pierwszy wiersz, jak się podobać Bogu. Co to znaczy podobać się Bogu? To znaczy dążyć ku poświęceniu, to znaczy w tym poświęceniu dopiero się dzieje wykonywanie woli Bożej. Mamy chodzić zgodnie, mamy się miłować. To wszystko jest powołanie do Królestwa Jego i do chwały. List, rozdział 2, wiersz 12. Bo to się Bogu podoba. Oni już tu są nazwani, jako w tej liczbie mnogich tak chodzą. Oni, dlaczego to jest mówione w liczbie mnogich? Bo oni chodzą jako te owce i mają przed sobą pasterza i tak właśnie chodzą. Gdzie ten pasterz prowadzi? Ten pasterz w naszym ziemskim życiu to jest właśnie, w duchowym życiu to jest właśnie to, że jest zrozumienie myśli tego pasterza. Ja was teraz chcę przeprowadzić na inne miejsce. I my idziemy zgodnie za nim w tej jednej myśli, jako ci w liczbie mnogiej. A teraz oni sobie chodzą. Kto to się chodzi? Ten, kto odkopił, jak sobie chodzi? Uważa się za lepszego od Boga i lepszej znajomości i stawia sobie to, co mu podłożył ten uwodziciel przed myśl swoją i ceni to bardziej niż Słowo Boże, niż prawdę Bożą i odchodzi. On już po prostu nie stoi w Panu. On odszedł od Pana i zapomniał ten obraz, który był, zapomniał i już nie wróci nigdy. I teraz, jak mało czasu, to jeszcze kiedy na to jest. Znaczy, że uważać, że ten krzyż jest niepotrzebny, że Chrystus daremnie umarł. Czy to trzeba twierdzić i głosić taką naukę? Nie, nie trzeba. Wystarczy tak postępować, bo tutaj jest napisane, postępują, że oni wcale tak nie mówią. Oni może mówili, że są wierni Panu, że dobrze to czynią, ale tutaj jest napisane, postępują jak wrogowie. To znaczy tak, jeśli są we własnej sprawiedliwości, jeśli szukają swojego prawa tutaj, jeśli uważają, że im się też coś należy, to oni wrogowie Krzyża Chrystusowego. I mamy już napisane w liście do Koryntian o tym, że spory są, że powołuje się ludzi do rozsądzania spraw, którzy się nie liczą w zborze zupełnie, że się chodzi i szuka po prostu takich, którzy by potwierdzili naszą rację. I tutaj właśnie o to chodzi, że to jest, taki człowiek jest wrogiem Krzyża Chrystusowego. Dlaczego? Bo uważa, że wcale niepotrzebny był ten krzyż, że można tę sprawę załatwić własną sprawiedliwością, że można rozstrzygnąć tę sprawę przez zakon. I dlatego jest pomiędzy właśnie nami też dużo spraw niezałatwionych, bo próbujemy je załatwić właśnie w taki sposób, bez Krzyża Chrystusowego. A Krzyż Chrystusowy załatwia wszystkie sprawy ziemskie, dlatego że on po prostu nie daje człowiekowi żadnej racji. Ani mnie nie daje, ani tobie. A jak to mamy zrobić, żeby nie być wrogiem Krzyża Chrystusowego? Krzywdę cierpieć. Tak jest napisane. Krzywdę cierpieć.
to ktoś powie, to co, ja mam krzywdę cierpieć, a on będzie jeździł po moich plecach, będzie mnie po prostu znieważał i tak dalej, i ja mam krzywdę cierpieć i ja się nie upomnę o swoje? Słowo Boże mówi, Pan jest mścicielem tych rzeczy, jeśli się krzywda dzieje bratu albo siostrze. Pan jest mścicielem tych rzeczy. Wyraźnie to jest napisane. Co to znaczy? Że jeśli ja faktycznie nie jestem wrogiem Krzyża Chrystusowego, nie postępuję jak wróg Krzyża Chrystusowego, to ja to oddam Panu. Ja będę cierpiał krzywdę, ale nie będę miał ani nienawiści, ani nie będę miał gniewu, tylko będę cierpiał krzywdę, bo jeśli mi ktoś krzywdę zrobi, to krzywda jest zawsze krzywdą. Nie da się tego inaczej odwrócić, że ktoś mi krzywdę zrobi, a ja będę się czuł, jakby mi coś dobrego zrobił. Nie da się tak. To będzie krzywda, ale ja tą krzywdę już jako wierzący, jako ten, który po prostu wie, co to jest krzyż Chrystusowy, potrafię nosić, potrafię cierpieć to. I wtedy dopiero się zaczyna działanie Ducha Świętego nade mną. Że moje serce jest ćwiczone. Że ja po prostu zaczynam w te cierpienia Chrystusowe wchodzić. Ja zaczynam rozumieć Pana Jezusa. Ja zaczynam rozumieć Psalm 22. Ja zaczynam 109. Jezus dał ludziom nadzieję. Spracowanym i zmęczonym odpocznienie, że istnieje dla grzechami obciążonych. Jest dla bliskich i dalekich błogi pokój obiecany i trwający aż na wieki dać go może Pan nad Pany. Dzieci Boże, śpieszcie wznieść Panu serca wdzięczną cześć. Z całych sił śpiewajcie pieśń, że miłości dla nas jest. Dziękujemy Ci, Panie nasz, dziękujemy wszyscy wraz. Dzięki wznosimy Ci. Dzięki znosimy Ci, Ojcze.